Sami się zabili no po prostu nieprawidłowym wykorzystaniem granatu, bo pierwszy raz ten granat używali. Co, co się stało? Wrzucili go nie za blisko? Nie. Jeden rzucił po prostu, odbił się od drzewa metr przed nim i wrócił, bo nieprawidłowo go rzucał, a drugi y, wyciągnął zawleczkę, ale nie trzymał łyżki, po prostu palcami łyżka odskoczyła i on po prostu się patrzył na granat, który już, który już pracował. No i 3, 8 do 4, 2 sekundy bęc Pół twarzy do widzenia, cała ręka do widzenia, pół drugiej ręki do widzenia człowiek nie przeżył. Jeżeli on nie złamie się totalnie psychicznie w ciągu tego pierwszego, pierwszych dwóch tygodni i nie zginie, no to już zaczyna mniej więcej ogarniać co i jak. Nie? Jakie hardkorowe realia. Jeśli się nie złamie i nie zginie, to, to zaczyna ogarniać. No tak, no ale to jest wojna. Nawet największej czarnej dupie, musisz starać się zachować spokój. Całe I życie. robić, i koncentrować się na tym, co masz do zrobienia, co jest twoją robotą, co jest robotą twoich ludzi, co oni powinni, tak? Bo jeżeli na przykład dowódca traci głowę, no to po ludziach to się rozprzestrzenia po prostu jak, jak napad Z wielkokaliberowych karabinów maszynowych zaczęły próć po tej pozycji i oni wtedy uciekali, tak? Jak zobaczyli po prostu dużo wojska. Tak? Mhm. Były tam jakieś grupki oporu, gdzieś tam w jakichś chatach i tak dalej. No to się bardzo szybko czyściło. Nie? Batman, siema. Cześć. W, końcu się, w końcu się doczekałem. Ludzie mnie pytali przez cały Rakoto, żeby cię zaprosić jeszcze raz, więc witam z powrotem. Dzięki wielkie. Dobrze, Dla, dobrze wrócić. Tak. Dla ludzi, którzy nie wiedzą jeszcze, czym się zajmujesz, może zacznijmy od tego, że powiesz o nią, czym się zajmujesz. E, wszystkim czołem, ci, którzy nie znają, e, jestem Batman. E, tak się składa, że od, no już teraz ponad roku e, zajmuję się pomocą na Ukrainie. E, w roli bardzo, nazwijmy to tak, kinetycznej. Jestem dowódcą pododdziału rozpoznania w jednym z batalionów Gwardii Narodowej Ukrainy. Również jestem szkoleniowcem, doradcą dowódcy batalionu odnośnie planowania działań operacyjnych, szkolenia, no i parę innych również te rzeczy robię jeszcze na Ukrainie, zaangażowany jestem od praktycznie samego początku. Pierwsze dwa miesiące zorganizowałem. Pierwsze dwa miesiące wojny zorganizowałem taką grupę specjalną do ewakuacji osób z, cywilnych z, z rejonów ogarniętych walkami. W tym przedsięwzięciu pomagali mi znajomi z Belgii, z Stanów, z Australii, z Polski, z Niemiec, z Holandii. No i tak sobie jeździliśmy pierwsze dwa miesiące na swój koszt zabieraliśmy ludzi. No i przez dwa miesiące udało się 66 osób uratować nie? z rejonów ogarniętych walkami, no a później skończyły się fundusze na ten projekt, no i wylądowałem na Donbasie, no i praktycznie większość zeszłego roku i zdrową część tego roku. Zaangażowany jestem bezpośrednio w konflikt. A jak to się stało, że tylko ty z tej całej grupy, z którą pomagaliście ludziom, wylądowałeś tam na, na froncie? Jak to powiedział, że tylko ja? O, bo ostatnio mi powiedziałeś, że jesteś, i chyba osta w ostatnim też mi powiedziałeś, że jesteś jednym obcokra obcokrajowcem, więc strzelam, że tylko ty. W, na chwilę obecną, kiedy nagrywaliśmy ten, ten podcast, w moim batalionie ja byłem jednym obcokrajowcem, a z tej grupy, która, która mi pomagała, Ludzi. Jeszcze dwóch trafiło na front. Australijczyk niestety dostał strzała w rękę w styczniu tego roku. A Jakieś poważne? No, jest wykluczony powiedzmy na, na chwilę obecną. Tam rekonwalescencję przechodzi. A drugi Polak, który ze mną uczestniczył pierwsze dwa miesiące. Był ze mną na początku naszej działalności, tam w batalionie, w którym obecnie wykonuje swoje obowiązki. Później przeniósł się do Legionu Międzynarodowego no i niestety zginął w listopadzie zeszłego roku. Daniel. Widziałem odnośnie niego postał ciebie na Instagramie. Tak, tak, tak. Pochowany tutaj w Warszawie na powązkach. Tak, i pisałeś tam, że byliście zaangażowani w ciężkie walki i właśnie Daniel ten zginął, i się dobrze kojarzę. Tak, tak, Daniel, tylko no, on wtedy był w, w, na innym odcinku, w innej już jednostce, tak sobie wybrał, no ja pozostałem w jednostce, w której jestem do tej pory. A wspominałeś mi przez telefon, napomknąłeś, ja sobie to oczywiście zapisałem jako rzecz, o którą chcę zapytać, że dostałeś medal od generała Gwardii Ukraińskiej. Dobrze, zapisa dobrze sobie zapisałem? Tak się spodziewałem, że to będzie sketchy pytanie, ale chciałem cię o to zapytać. <laughs> sketchy pytanie. Tych medali już jest kilka, tak okay. naprawdę. No tak, w, to było w marcu tego roku. Dostałem medal Krzyż Współpracy z Gwardią Narodową z rąk powiedzmy, człowieka numer dwa mm -hmm. w całej Gwardii Narodowej, w uznaniu zasług dla, dla mojej działalności na rzecz Gwardii Narodowej, no i również mojego batalionu. No ale tam nie tylko, bo tam moje i nasze działania, powiedzmy, nasze no bo ja tam zorganizowałem taką specjalną grupę z, z Ukraińców najbardziej doświadczonych żołnierzy mojego batalionu. No i ta grupa też no, współpracuje i działa nie tylko z naszym batalionem, więc powiedzmy, ktoś to tam zauważył, docenił, no i tak, tak otrzymałem takie odznaczenie. To było za jakieś konkretne działania, czy po prostu za to, co robić ogólnie? To generalnie było za ogólny wkład w rozwój, w szkolenie, w. Ochronę życia, powiedzmy, nie wiem, przez to, że odpowiedni sposób ludzi, ludzi wyszkoliliśmy. no Za nami po prostu stoi statystyka. Tak? Mm -hmm. Jest statystyka, twarde, twarde cyfry, które mówią po prostu, że dzięki naszym szkoleniom prawdopodobieństwo przeżycia żołnierza, nawet jeżeli jest ranny, no to w naszym stopniu wzrastają. Nasz batalion przez 11 miesięcy zaangażowania w walki. Na różnych odcinkach Donbasu, no bo ten nasz batalion był w zeszłym roku taki trochę batalion Zapchaj-Dziura, więc tam gdzie się coś sypało, no to tam rzucali nasze, naszych żołnierzy. No Batalion przez całe 11 miesięcy stracił zabitych tylko 22 żołnierzy. Tylko 22? Tylko, żołnierzy? Tylko 22 żołnierzy, no bo są na przykład takie bataliony, w których cały skład osobowy już się wymienił 3-4 razy. Jak wygląda wręczenie takiego medalu? To jest, jakieś, jest jakaś oficjalna ceremonia, czy po prostu? To ciebie? akurat było w tym. To, było, to zależy, czy jest jakieś święto. To akurat było w trakcie, ten konkretny medal był akurat w trakcie święta ochotników. 14 marca jest święto ochotników na Ukrainie. I z okazji tego święta przyjechał tam generał, tam, no bo cały batalion też jest ochotniczy, nie? więc mm -hmm. wszyscy, wszyscy dostali jakieś tam pozdrowienia od generała i a, no, najbardziej zaangażowani, najbardziej wyróżniający się żołnierze dostali też odznaczenia po prostu w związku ze świętem też. Ale widzę, że nie przywiązujesz do tego jakiejś szczególnej uwagi. <laughs> widzę po, po sobie, w jaki sposób, jak, jak reagujesz na pytanie, jak na nie odpowiadasz. No, fajnie. Miło. I tyle. Mm -hmm. um, czy coś się zmieniło w sposobie, w jaki szkolisz przez ten czas, jak się ostatnio widzieliśmy? Czy to doświadczenia, które zbierasz, wpływają na to, jak zmieniasz swoje szkolenia? Generalnie to trzeba wziąć pod uwagę tak, że sam system szkoleniowy na Ukrainie też się, powiedzmy, on powinien się rozwijać tak i musi się rozwijać. Trzeba cały czas, powiedzmy, się dostosowywać do zmieniających się warunków na, na polu walki. Tak? Tylko, że no jest. Zasadnicza różnica między tym, jak wygląda szkolenie powiedzmy w takich ośrodkach przyfrontowych, takie jakie my stworzyliśmy, no bo tam mamy po prostu wolną rękę. tak? My mamy nauczyć jak na jak najkrótszym czasie jak najwięcej, jak najbardziej efektywnych żołnierzy zrobić, tak? mhm. więc my się koncentrujemy na rzeczach, które faktycznie wpływają na wyżywalność i. Yy, letalność, tak powiedzmy, tych żołnierzy. Co tak? to znaczy letalność? No Jak bardzo są mnie yy, groźni dla czynnika, tak. Skutecznie, skutecznie w, swoich, mm -hmm. tak, w swoich działaniach i. Zabójczy. Zabójczy, tak. <grym> no tak, 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 tak jest zabójczy, tłumaczenie. No. Zabójcza, bo, zabójcza yy, broń. Litał Dokładnie, tak. I, I jest różnica, tak? No bo powiedzmy, im bardziej jesteś z, yy, z tyłu. Tak? Im bardziej jesteś na tyłach, na przykład, na przykład batalion jest rotowany do tyłu, no to zaczynasz wchodzić w rejon odpowiedzialności jednostek organizacyjnych wyżej niż twój batalion. Tak? Czyli tam brygada, jakieś tam regionalne centrum szkoleniowe i tak dalej. Mówisz, czym jesteś bardziej do tyłu, czyli czym bardziej jesteś do tyłu, od frontu, w, od frontu. od frontu. Mhm. Tak? tak, od frontu. Ym, no to wtedy wchodzisz jakby w ich jurysdykcję. Tam oczywiście jest bardzo dużo osób, które myślą, że pozjadały wszystkie mózgi i tak dalej, a na froncie to no może gdzieś tam kiedyś w 2014 roku coś tam porobili, a w większości przypadków to oni wojnę widzieli tylko na, na zdjęciach. No i oni mają po prostu swój program nauczania, który uważają, że jest jedyny, słuszny i święty, i, i ten program trzeba realizować. No, a efekty tego są opłakane po prostu, bo to też jest robione w dużej części po macoszemu, Dużo rzeczy ważnych jest omijanych, wiesz, no wracamy po prostu do. Standardowego, po prostu betonowego podejścia, jak to się mówi, że najważniejszy jest kwit, najważniejsze jest odtrąbienie sukcesu, a to, jakie są fakty, to to już tam jest rzecz drugorzędna. Nas to nie będzie dotyczyć, bo my nie i tak nie pojedziemy z tymi ludźmi na front. Nie? Dużo ważnych rzeczy jest pomijanych, to znaczy yy, bardzo dużo ważnych rzeczy, na przykład bronioznawstwo, tak? Z, zaznajomienie się z jak największą ilością broni palnej, środków bojowych, materiałów wybuchowych, którymi ci ludzie później mają się posługiwać, tak? Na przykład, dobra, przyniosą tam mu RG- rurę, tak? RPG. RPG. Pokażą, mhm. tak? Tu się, tu się nadusza, tu się to, ale nie dadzą mu strzelić ani razu. Nie? Czyli on a, nie będzie a, w stanie a problem, a problem jest taki, że. Mm, krąży o takich właśnie środkach bojowych, które robią boom i tak dalej, krąży bardzo dużo mitów na przykład, nie? jak bardzo ten granat F1 jest dla Ciebie niebezpieczny. To znaczy? tak? no jest po prostu no są mity, po prostu takie wojskowe mity, które się rozprzestrzeniają jak rak między żołnierzami, zwłaszcza e, zwłaszcza młodymi, że uważaj, bo to jest kurde, w ogóle lepiej tego nie używaj, bo to jest super niebezpieczne dla ciebie, nie i o tam dobra, no nie będę tego używać. nie Aha. no A tak naprawdę no, póki faktycznie nie, nie weźmiesz i nie strzelisz z tej rury, nie mitycznej rury, która po prostu... Mówimy o tym standardowym takim RPG-u. Najzwyklejszej RPG-7, granatnik przeciwpancerny. Mhm. Tak? Yy, no i w momencie dopiero, który pierwszy raz strzelisz z tego, ty tracisz strach przed tą bronią, bo widzisz, że tak naprawdę dla ciebie, dla strzelającego, nawet nie jest taki głośny. On jest tak skonstruowany, że yy, no, nie powiem, żeby to było przyjemne, tak, No ale nie jest to tak, że no, zrobisz coś źle i sam siebie z niego zabijesz. Tak. I u ciebie, jeśli ty szkolisz ludzi, to starasz się ich przeszkolić z tego wszystkiego, żeby oni byli w stanie się obsługiwać wszystkim, co dostaną, już jak będą bezpośrednio w jakimś konflikcie. No, oczywiście, no, no, to jest bardzo ważne, no, bo no, okej, okay, no, wyznaczony na strzelca rygierury jest ten, tak, no, ale co w sytuacji, w której on jest ranny? Co to? z ergierury już nikt nie będzie potrafił strzelać? Mm -hmm. No nie może być takiej sytuacji, bo każdy powinien móc być... Um... Po drugie, to nie jest jakaś tam... specjalna osoba od tego chyba, ty, bo ja widziałem, jak żołnierze się przemieszczają. To nie no, całkiem, wedle, całkiem... Wedle, etatów, wedle etatów są tam wyspec... wyselekcjonowani żołnierze na tam konkretne rodzaje broni. To na przykład jest strzelec karbinu maszynowego, jest strzelec ergierury, to jest wedle etatu. Ale tak? jak widzisz żołnierzy no. przemieszczających się, to mnóstwo ich ma na plecach te no, RP. Tak, no niektórzy to wiesz, no i są też, no i to jest też na przykład inny rodzaj, bo masz też e, standardową RG-rurę, gdzie po prostu m, nowy, jak to się mówi, kabaczek łątujesz, tak? E, niech to się nazywa kabaczki, e, granaty przeciwpancerne kumulacyjne. Mhm. E, dużo ludzi po prostu na przykład nosi je, tak? Kolejne, na, następne tam granaty do tej jednej RG-rury, którą mają, tak? A, a dużo jest na przykład też jednorazowych, tak? Po prostu tubusów, który rozkładasz, jeden strzał, no i tubus wyrzucasz, no bo to jest po prostu jednorazówka. Tak jak AT4 miał tutaj. a tak, no AT4, dary, nie, tak. AT4, RPG 18, 22, 26, nie. To są wszystko rzeczy, no i na przykład też jakąś tam bardziej specjalizacyjną bronię jak jakieś tam czmiele czy, czy inne, inne, bardziej wyspecjalizowane środki bojowe, nie? Mm. A jak robisz cięższe szkolenia? I bo widziałem u ciebie na jednego posta na Instagramie hmm. odnośnie tego, że im cięższe szkolenie, tym później łatwiejsza będzie walka i na tym się zastanawia. Generalnie u nas jest troszeczkę inne podejście do samego szkolenia, tak? co, ma, co ma dawać szkolenie. My generalnie na szkoleniach ciśniemy ludzi do punktu złamania. Tak? U co? nas każde jedno szkolenie, każdy jeden egzamin ma się zakończyć stuprocentową yy, no, niezdawalnością. Tak. Mm -hmm. Ten egzamin nie ma być zdany. Ten egzamin ma na celu pokazać każdemu z osobna, każdemu dowódcy jakiejś konkretnej jednostki, niezależnie na którym szczeblu, gdzie jest jego limit. Okay. My yy, celowo doprowadzamy ludzi do popełniania błędów żeby te błędy wszystkie oni popełnili w sytuacji, w której można tam nadusić, guzić reset mhm. i za tam dwa dni zrobić jeszcze to samo, spróbować, tak? Dać im możliwość przekminienia tego, co faktycznie nie zapracowało i co zrobić, żeby te problemy się więcej nie pojawiały, tak? Mhm. Bo w sytuacji, w których już prawdziwe kule i prawdziwe pociski artyleryjskie zaczynają latać, to już nie ma mowy na błęd, o błędach. A też... Zrobisz błąd i ciebie nie będzie, po prostu cię nie będzie. Mm -hmm. A ludzie też kompletnie zaczynają inaczej reagować, jak, się, jak jest taki prawdziwy stres No, oczywiście tak. No i to jest, to jest też następna rzecz. No, nawet najlepsze szkolenie no, nie jest w stanie człowieka przygotować do, do tych warunków i tak naprawdę dopiero front weryfikuje po prostu to, jakim jesteś człowiekiem. Tak? Czy jak łatwo poddajesz się panice, jak łatwo poddajesz się y temu stresowi, jak bardzo on cię paraliżuje. Y Jaką masz mocną psychikę przede wszystkim, tak? Bo to o to głównie chodzi, nie? Często jest tak, że żołnierze się wysypują w takich sytuacjach? Yy, Powiedziałbyś, że to jest jakiś jest procent... Taki, powiedzmy, jest taki, powiedzmy, krytyczny okres, to jest pierwsze dwa tygodnie dla nowego żołnierza. Mhm. Tak? Pierwsze dwa tygodnie na linii to jest po prostu, no, ten okres, jak to się mówi, ostrzelania się, tak? Yy, jeżeli on nie złamie się totalnie psychicznie w ciągu tego pierwszego, pierwszych dwóch tygodni i nie zginie, no to już zaczyna mniej więcej ogarniać co i jak, nie? Jakie hardkorowe realia. Jeśli się nie złamie i nie zginie, to, to zaczyna ogarniać. No tak, no ale to jest wojna. No, to jest po prostu... To, o... jest, to jest wojna. Tutaj naprawdę, no, Naprawdę trzeba by, nie wiem, no... Ostrzelać na szkoleniu ludzi prawdziwą bronią yy, przeciwpancerną na przykład, albo z moździerzy ich ostrzelać, tak? Yy, no tylko, że jest taki jeden ważny niuans. Nikt ci na to nie pozwoli. Bo jak ja, wiesz, no mamy wojnę, tak? I ja słyszę, że na przykład nie możemy pojechać yy, strzelać gdzieś tam do jakiegoś kamieniołomu obok nas, tylko musimy jednym autobusem yy, 120 km na certyfikowaną strzelnicę wozić ludzi, nie? no to wiesz, no. I gdzie jest efekt, tak? A jak ja słyszę, no, ale tu warunki bezpieczeństwa i tak dalej, nie? Ja mówię, ludzie, jest wojna. Nie pójdziesz, nie wyjdziesz z okopu i powiesz, przepraszam, kurde, Ruscy, nie strzelajcie, gdzie jest wasz kierownik strzelania? Bo wychodzicie poza pas ognia. No kurde, no nie róbcie sobie jaj. To jest ciekawe, że oni się nie dostosowują do tego, nie wiem. By... To jest to, że ludzie są naprawdę oderwani powiedzmy od rzeczywistości. Nie? Ale oni tam nawet nigdy... ludzie tam na, przy linii frontu? Nie, przy linii frontu jest zupełnie inaczej. Mhm. Tak? Przy linii frontu jest zupełnie inaczej, tam powiedzmy, no nawet jeżeli nam gdzieś tam na tyłach wiążą ręce, tak to my te nasze szkolenia gdzieś tam po godzinach wkradamy w ten proces szkoleniowy, na no później jak już wyjeżdżamy na, na front, tak, no to w trybie ekspresowym jeszcze robimy kursy wdrażające później już i, i doszkalające. tak? No ale niestety no były po prostu przypadki takie, że ze względu na to, że uznano, że rzucanie granatem bojowym jest nam niepotrzebne, bo jest to niebezpieczne, tak? Później dwóch żołnierzy z naszego batalionu przy następnym wyjeździe na, na robotę po prostu sami, sami się zabili no po prostu nieprawidłowym wykorzystaniem granatu, bo pierwszy raz ten granat używali. Co, co się stało? Wrzucili go nie za blisko? Nie. Jeden rzucił, po prostu odbił się od drzewa metr przed nim i wrócił, bo nieprawidłowo go rzucał, a drugi... Wyciągnął zawleczkę, ale nie trzymał łyżki, po prostu palcami łyżka odskoczyła i on po prostu się patrzył na granat, który już, który już pracował, no i 3, 8 do 4, 2 sekundy, bęc. Pół twarzy do widzenia, cała ręka do widzenia, pół drugiej ręki do widzenia. Człowiek nie przeżył. Jaki hardcore, widziałeś to? Nie, ja tego nie widziałem, ale to mi mówił żołnierz, który, go, który widział, co się wydarzyło. Nie? I to jest po prostu brak tego, że no, nikt mu nie, nikt nie zdążył mu powiedzieć, bo było to utrudnione, ręce były wiązane, nie było przeprowadzenia e, praktycznych zajęć z e, obsługiwania granatów i wystarczyłoby, żeby on ten granat miał obrócony o 180 stopni, żeby łyżka po prostu była w dłoni, tak jak mówi książka, tak? I ona by już nie odskoczyła w momencie tego. I to nie, nie jest żadna tajemna wiedza, nie? I to nie jest żadna tajemna wiedza, tak? Ale też musisz wziąć pod uwagę, że e, rodzaj ludzi, którzy. Ten materiał ludzki, który trafia obecnie jako tam e, wsparcie i uzupełnienia, jest zupełnie kategorycznie inny od tego, z czym my pracowaliśmy w zeszłym roku. Bo ludzie się po tak? prostu giną. Ludzie wtedy w tych batalionach ochotniczych to byli naprawdę patrioci, którzy chcieli po prostu. Tłuc ruskich, tak? Ludzie ze wszystkich możliwych jakby nizin społecznych, nizin społecznych życia i tak dalej, industrii różnych. Byli wymieszani byli bardzo. Byli bardzo wymieszani, ale oni byli bardzo mocno zmotywowani i oni z tego cywila bardzo dużo pożytecznych rzeczy też przynosili. Tak? Mm -hmm. Na chwili obecnej ci ludzie z tych uzupełnień, to są chyba ludzie, którzy po prostu nie, nie stać ich na łapówę, żeby, żeby zapłacić WKŁ, żeby ich nie wzięli na ten front. Czyli, są, już, czyli morale dużo bardziej jest. Morale, to są ludzie, którzy naprawdę no, no nie są zdolni tak szybko na przykład przyswajać tą wiedzę, tak? I ty jako osoba szkoląca to widzisz, że to. Oczywiście. A to, to, nie, to, to jest kwestia to zaangażowania, czy kwestia tego, na ile oni są zdolni skumać rzeczy? Yy, raczej druga rzecz niż pierwsza. Nie? Bo mm -hmm. z, motywa z motywacją jakby tam nie ma problemów. Nie? No, ale też, no co ja mogę powiedzieć o, o gościu, który jest po prostu alkoholikiem. Mm -hmm. A jeżeli już masz kurde 30 takich, i oni powiedzmy, no, jak jesteś gdzieś skoszarowany, to pierre za oko jesteś w stanie trzymać nad tym kontrolę, a później jak oni wyjeżdżają gdzieś i gdzie połowa, połowa taksówkarzy kurde wozi do Spiritus na pozycję, no to no może nie na pozycję, no ale na miejsca roztaszowania, to jest, dru druga, no jest druga... No jest problem, no przychodzisz później na robotę, wracamy do tego, co się w o wiele mniejszym stopniu działo w zeszłym roku, tak? No ale wychodzisz, wracamy do tego, że wychodzisz dziewiąta rano na apel, nie? A tutaj wartownik nawalony, idzie zmieniać z drugiego wartownika na posterunek nie? Plus jest taki, że pewnie to samo się dzieje po stronie rosyjskiej, chociaż... No u nich, o wiele, wiesz, u nich ten... To wszystko dzieje się o wiele, na o wiele większej skali. Tego tak? nie można zapominać, że oni też, oni też nie są głupi. Mhm. Tak? Na linii bezpośredniej y, starć y, jakość tych żołnierzy zasadnicza jest bardzo niska. Tak? Dopiero jeżeli faktycznie oni chcą wykonać jakiś ruch, oni wypuszczają na linię jakichś tam, co powiedzmy, lepszych. Tak? Ale na drugiej, trzeciej, czwartej linii u nich są naprawdę. Ogarnięci specjaliści. Oni tych specjalistów, artylerzystów, pilotów dronów, tak, oni ich nie wytracają w okopach. Ci ludzie normalnie yy, są ogarnięci, i oni mają już przez ten rok bardzo duże doświadczenie. I oni naprawdę wiedzą, co robią, jest z nimi coraz trudniej. Mm -hmm. Ale z drugiej strony, wy też powinni, wy, powinniście, wy też macie doświadczenie dużo. Wydarzeń. My też mamy doświadczenie, tylko że jeżeli. Yy, Pojawia się problem organizacyjny, na, z którym nam, nam jest powiedziane, ma być tak i, i tak, mhm. że na przykład y, wszystkich naszych doświadczonych żołnierzy z, jednego, z zeszłego roku wrzucono do jednej kompanii, sformowano nową kompanię, bo batalion mój przeszedł restrukturyzację mhm. na początku tego roku. Wszystkich doświadczonych wrzucili do jednej kompanii, a dwie pozostałe kompanie nabrali świeżaków. Od dowódcy kompanii poszeregowego wszyscy, kurde, nigdy nigdzie nie byli. No czy to jest prawidłowe podejście? No nie, bo tu powinno się po prostu na kluczowe stanowiska i na, przynajmniej na dowódców ludzi, po kilku w każdą, tam sekcję po kilkunastu, w każdy pluton, włożyć ludzi, którzy są doświadczeni mhm. i świeżaków dołączyć do nich, żeby to było wymieszane, żeby później w sytuacji, gdzie następuje się ten dwutygodniowy okres powiedzmy ostrzelania, to żeby ten doświadczony żołnierz mówił dobra to jest prowokacja teraz nie robimy nic nie albo słyszycie to to jest dla nas niegroźne to jest dla nas niegroźne o a teraz trzeba się schować nie bo naprawdę jeżeli jesteś świeżakiem i idziesz na przykład do okopu tak zwłaszcza w takiej w takim miejscu gdzie my nasza ostatnia rotacja się odbywa od połowy kwietnia no naprawdę tam non-stop coś strzela, non-stop coś eksploduje, non-stop coś ci nad głową przelatuje i jeżeli nie znasz tych wszystkich dźwięków, no to po prostu nie trudno o to, żeby ci yy, bania po prostu popłynęła. Żebyś, nie? żebyś zareagował nieumiejętnie. Tak, nie, nie. A, a faktycznie, a faktycznie no, no nie jest aż tak dużo rzeczy, które bezpośrednio tobie zagrażają. tak? Yy, ale jeżeli zaczynasz popełniać błędy, podajesz się panice, nie? No to ta panika później się rozszerza na innych, no, i niestety przeciwnik to później będzie wykorzystywać, nie? bo on też yy, patrzy za, za tym, co patrzy, patrzy na to, co ty robisz nie? w tych okopach. Um, na czym najczęściej się żołnierze wysypują na tych szkoleniach? Yy, w chwili obecnej yy, największy problem jest z yy, tym, żeby oni przekonali się do tego, że, że kopać to jest żyć. Mówisz o okopach. Tak. Szkolenie inżynierii na Saperskie, nie? jak to się nazywa w wojskowym. Tak? Po co kopać? Ja się tu okopię do leżącego, będzie fajnie, prawda. Nie ma tak też, że wchodzisz do, wchodzisz do gotowego okopu i nic z nim nie robisz. Gotowy okop już jest przystrzelany tak? przez artylerię przeciwnika. I w czym jest gorszy w takim razie od, nie, od, od takiego świeżego? Świeży jeszcze nie jest przestrzelany. Ale co to znaczy przestrzelany okop, ja tego nie komunikuję? Przestrzelany okop to jest po prostu, jeżeli chcemy yy, jakieś, jakieś miejsce ostrzelać artylerią, tak? Mhm. Podajemy koordynaty tego miejsca, tak? Podajemy koordynaty celu, tak? No i na podstawie tych koordynatów i miejsca, gdzie znajduje się działo, yy, komputery balistyczne no albo na karteczce artylerzysta wylicza kąt, ładunek. Yy, wprowadza warunki atmosferyczne, i tak dalej, i tak dalej. Tak? No, i daje tam komendę BAM, jeden strzał, tak? Strzał pada, i obserwator, który dał ten cel, czy to z drona, czy to z ziemi, patrzy, gdzie upadł ten pierwszy pocisk, i później wprowadza korektę. Upadło tam 60 metrów na północ, tak? No, i ci już tutaj zaczynają przeliczać sobie jeszcze raz, nie? Przekładają i kolejny. Bem. Cel... Dobra i spadło tam, gdzie trzeba. No i w tym momencie wiesz, że ten cel z tego miejsca porażasz na takich nastawach, przy takich warunkach atmosferycznych. I teraz jeśli nowi żołnierze wejdą do tego samego okopu, to oni... No... Tak. No to, no to mogą po prostu, jak będą faktycznie w okopie, a nie w schronie, no to oni mogą, mogą sami zdecydować, kiedy ostrzelają ich. Nie? A jeżeli ciągle rozwijamy okop, tak? ciągle kopiemy w różne kierunki, e, robimy nowe schrony, no to to wymaga od przeciwnika znowu przystrzelania kolejnych celów, tak? Zwiększamy ilość potencjalnych celów. Nie? Czyli w gruncie rzeczy bardzo dużo czasu musi się tam wykopać takie okopy, to też nie trwa chwilę, to jest no, Wiesz, no na przykład yy, u nas na przykład jest tym bardzo duży problem, nie? bo ludzie no, nie chcą kopać, poddają się panice rozprzestrzenia się jak rak takie podejście, że jak tylko wyściubiesz nos z, ze schronu to od razu wszystko przylatuje całe, cała, jak to się mówi całe niebiosa ci spadają na głowę, a tak nie jest, po prostu tak nie jest, nie? ale już tam na jakimś odcinku, na jakichś pozycjach w ogóle nic nie robią nie? no bo to też no, materiał ludzki, ludzie tam 45 plus nie? którzy lubią sobie czasem wypić, nawet nie czasem no, im się nie chce machać tą łopatą, po prostu i szukają po prostu wymówek, żeby tego nie robić. Nie? Odsiedzieć te tam swoje dzień, dwa, trzy dni w okopie. I zrotują ich. I zrotują ich, idą na rotację i to jest problem kogoś innego następnego, co tam wejdzie. Nie? Fajnie, że po nas nie przyleciało, super. Nie? To jest niesamowite, że taka prokrastynacja dotyka do, do, nawet ludzi siedzących w okopie, gdzie zagrażają im życie, co? Gdzie zagrażają ta, śmierć. Tak, ta. i oni, oni po prostu I, nie. I wciąż masz tam decyzję, chce mi się kopać okopie. Oni generalnie też mają coś takiego, że. Faktycznie, jeżeli przyleci, tak, i tam zobaczą na przykład śmierć kolegi, tak, no to już wtedy jest blokada 100%. Nie? Blokada, w... blokada, no chcemy rozwijać, chcę w ogóle wychodzić ze schronu, który jest w tym okopie. Nie? No. No, no ale to można zrozumieć, No to jest, psych to jest psychologia, no, ale tutaj wiesz, to jest rola na przykład kadrowców i psychologów, żeby no, też pracowali z tymi ludźmi. Nie? Zwłaszcza ludźmi, którzy widzieli śmierć, którzy wywozili swoich swoich kolegów poległych, którzy wywozili swoich ciężko rannych kolegów, ewakuowali ich pod ostrzałem jeszcze. No w niezłych realiach przyszło ci pracować, co? Ja się tak zastanawiałem, czy ty siedzisz czasami tam i tak sobie myślisz, że jesteś taki... rozglądasz się dookoła i myślisz sobie, kurde, nie spodziewałem się, że za za czasu swojego życia będę się siedział w takich warunkach. Wiesz co, ja mało o czym myślę tak naprawdę. Tam. Ty, na tym etapie, na tym etapie to nawet jeżeli wiesz, widzisz takie rzeczy, to Lepiej człowieka nie... po prostu na, w momencie, w momencie jak to się dzieje, to i tak cię ogarnia taka znieczulica, że po prostu no, widzisz, patrzysz na twarz tego yy, zmarłego kolegi, którego no, znasz praktycznie od roku, tak? Patrzysz na twarz zmarłego kolegi, no i tak naprawdę no, no, nie, nie czujesz nic. Nie czujesz nic, no, po prostu no, jedyne co możesz dla niego zrobić, to po prostu załadować go na wóz, żeby tam nie gnił gdzieś pod sosenką, tylko wywozisz go z, z tego lasu, no bo tak akurat w lesie działamy. Aha. No a później to, dopiero wraca. to, później to wraca. Później Fuck. dopiero jak schodzi adrenalina, jak wracasz gdzieś tam na tyły się umyć tam po kilku dniach, po, po tygodniu, to, to, to nie zaczynasz się. Myśleć? No, do, dopiero wtedy to zaczynamy myśleć, ale to. To też nie jest zdrowe. To nie, to nie jest zdrowe, lepiej zawsze się jakoś tam yy, odmurzyć trochę. No, niektórzy idą w alkohol, niektórzy po prostu zaczynają sobie coś tam, coś tam czym się zajmować. Nie? Ja sobie na przykład włączam komputer i coś tam zaczynam sobie <grym> grać bram. <ground. grym> na przykład. Nie? No, no, sobie no, słuchaj, nie myślisz, lepsze, albo idę spać po prostu. Nie? Lepsze to niż alkohol, nie? No, no jak najbardziej. nie? No. Jak ty jesteś w stanie tam spać normalnie? Czy jesteś taki wystrzelony, że czasami w ogóle Wiesz, nie ma. Co? No, często, często i tak nie śpisz dużo, nie? No bo te jakieś tam ostrzały to są, to są prawie ciągle. Mm, no ale są takie, są takie dni, na przykład po jakiejś tam ciężkiej akcji, jak masz, schodzisz z rotacji, no po prostu kładziesz się w łóżku po prostu i śpisz 24 godziny. Nie? Nic się nie jest w stanie obudzić. Aż do tego stopnia? Tak. Fak, jaki organizm musi być wymęczony, no. co? To, że reagujesz w ten sposób, jak widzisz kogoś, kto zginął i nie, nie masz tej reakcji emocjonalnej, to jest coś wypracowanego po prostu? Wiesz co, to, jest, to może nie tyle wypracowanego, to jest naturalna, naturalna kolej rzeczy, mi się wydaje. No jeżeli ja bym pozwalał sobie na to, żeby mnie to po prostu... No wiesz, no jasne, tam paroma kurwami się rzuci, nie? No ale... No nie możesz. No po prostu jest, jest, pro, jest prosta zasada. Jeżeli w sytuacjach takich stresowych, ty poddasz się emocjom, to zaczniesz popełniać błędy, będziesz popełniać za dużo błędów, po prostu zginiesz. Mhm. Nie możesz sobie pozwolić. W, w nawet największej czarnej dupie musisz starać się zachować spokój. Całość. i robić i koncentrować się na tym co masz do zrobienia. Co jest twoją robotą, co jest robotą twoich ludzi, co oni powinni, tak? Bo jeżeli na przykład dowódca traci głowę, no to po ludziach to się rozprzestrzenia po prostu jak jak napalm, nie? To jest to w ten sposób tak. bo oni od razu Je, to przejmują tak, od oni, oni przejmują to od razu, oni od razu panikują i jest od razu minus cała pozycja, bo wszyscy kurde uciekli na przykład, nie? A nie jesteś tak nie ma czegoś takiego, że jeśli widzą, że do dowódca spanikował, to, to ktoś inny natychmiast przejmuje. Jeżeli ktoś, no ale to jest też Opieramy się o coś takiego jak, jak osobiste bohaterstwo i, i odwaga ludzi, tak? Nie można się na tym opierać. W Wojsko, w działaniach wojennych powinno się opierać o szko na szkoleniu, doświadczeniu, planowaniu i zabezpieczeniu. I później ewentualnie tak? jakieś tam utrzymanie. A jeżeli, a, no i wiadomo, i, i szczęście, mhm. tak? No bo niestety, no nie oszukujmy się, no możesz być naprawdę komandosem, a. A no to po prostu nie jest twój dzień. Ktoś, ktoś akurat, trafi ktoś akurat trafił, to ktoś akurat przyleciało prosto w ciebie, tak? Przyleciało prosto w twój okop. No nie miałeś szczęścia, nie? I z tym nic nie zrobisz, nie? I w sytuacji, w której dochodzi do jakichś tam aktów heroizmu indywidualnego żołnierza, to tak naprawdę trzeba się Pochylić na tym i zastanowić, czy wszyscy ten szczebel, dwa szczeble wyżej, zrobili tak naprawdę swoją robotę. Czy odpowiednio zabezpieczyli ludzi w sprzęt yy, i inne rzeczy, amunicję, tak? czy prawidłowo splanowali, czy naprawdę no, nie powiedzieli: Dobra, idźcie tam i coś zróbcie. tak? Bo jeżeli no, generalnie operacje, jakieś działania wojskowe są odpowiednio splanowane i odpowiednio zabezpieczone, no to. No, powinno być bardzo mocno ograniczone potrzeba e, indywidualnych takich aktów heroizmu i poświęcenia. Tak? Bohaterstwa. Bo na takie sytuacje powinna być już, no, powinna być procedura, powinno być działanie standardowe. Nie? Powinno to być zaplanowane. To przy... Powinno to być zaplanowane, żeby takich rzeczy nie było, nie były, nie były wymagane. Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje.gmail.com dyryopyuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info: do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Po czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Od czasu, jak się ostatnio widzieliśmy, mówiłeś, że byłeś w kilku miejscach. Jeszcze też mm -hmm. jeszcze do tego przejdziemy. Zastanawiałem się, jak się funkcjonuje w okopach. To jest dla mnie, mm -hmm. bo teraz jeśli jak rozmawiałem z Damianem Dudą, to on mówił, że mm -hmm. sporo czasu, oni jak walczyli w bachmucie, sporo czasu spędzali w piwnicach. Mm -hmm. Wy nie macie piwnicy w okopie. No to wiesz warunki warunki, na przykład w terenie otwartym czy tam w lasach są no, zasadniczo inne niż warunki w, w mieście. Nie? W mieście tak naprawdę no, masz o wiele, wiele więcej tych, tej, jak to się mówi, twardej osłony, e, za którą możesz się schować gdzieś tam pod ziemią, w tych piwnicach itd. itd. Można to faktycznie wykorzystywać skutecznie. Tak? E, no, w lesie i w terenie otwartym, to jak sobie tego nie zbudujesz, no to tego nie ma. Mm -hmm. nie? Więc stale, stale trzeba umacniać tę pozycję, stale myśleć o budowaniu kolejnych linii za tą pierwszą linią, w razie gdyby, tak? No, wiadomo, że im dalej jesteś, no, tym mniej ciebie kąsają i więcej tak naprawdę roboty możesz zrobić i lepiej tą robotę zrobić, nie? I, i dlatego też ważne jest, żeby jeżeli na przykład idziesz do ofensywy tak? mhm. i zajmujesz jakiś tam e, teren, tak? To żeby no i tak nie porzucać tego, co było, tak, i ale też to umacniać dalej. Nie? Żeby było do czego wracać. Żeby było w razie, czego, do czego wracać, żeby to było lepsze niż na, w sytuacji wyjściowej, w której się znajdowałeś. Nie? Yy, no. Wiesz, to generalnie to też nie jest tak, że tam siedzisz w tych okopach i gnijesz w nich tam po tydzień. Nie? Generalnie jest taka zasada, yy, bardzo mocno wypracowana, że. No człowiek w takiej sytuacji podwyższonego stresu i tak dalej, to traci znaczną część swoich zdolności psychomotorycznych po około dwóch dniach, tak? I no, zauważyłeś to, coś takiego to, rzeczywiście? Ta, tak jest, tak jest. Naprawdę u większości ludzi tak jest. Czyli tak? Ty, 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 to, możesz to mi to wyjaśnić? Jest to generalnie sprawa, sprawa indywidualna też odporności, jakby przyzwyczajenia organizmu do tam podwyższonego poziomu adrenaliny, ale generalnie bardzo po dwóch dniach bardzo mocno spada ci na przykład koncentracja, tak? Zaczynasz po prostu, zaczyna się tam rozkojarzenie, rozkojarzenie nie? I, i, i to powoduje, że masz, że popełniasz błędy. Jakieś nie? rzeczy ci mogą wypadać z ręki, coś w tym stylu? No, no, ale to raczej jest takie, że o, no cholerę, nosić tę kamizelkę, nie, sobie ją zdejmę na parę godzin, no bo zdejmę ten hełm, już ile można, nie, drugi, drugi dzień śpię w tej kamizelce, nie, po może to, co to nosić? Może nie? to być pomylone z brawurą jakąś? Nie, 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 to jest raczej takie zmęczenie. Zmęczenie materiału po prostu. No i też nie zapominaj, że no na samej linii, no jakby no tam niejesz sobie barszczu, nie? Ostatnim e... razem, jak cię pytałem, o to ty mówiłeś, że macie super jedzenie. Tak, tylko że to jedzenie jest na przykład troszeczkę zawsze do tyłu, nie? Tak? Czyli jakby na linię tak, na tak naprawdę dowozisz sobie tam na jakiś suchy prowiant, jakieś takie rzeczy, nie? To jest też zależne, co jaki czas jest rotacja i jak te pozycje są przygotowane. nie? Bo na przykład są też pozycje, które są tam super przygotowane. Mimo, że masz tam do przeciwnika, tam 200 metrów, no to masz możliwość zrobienia sobie czegoś tam ugotowania. nie? Na przykład w mieście no jest to bardzo popularne, tak. W mieście, tak, ale, to są w mieście no ale to jest ze względu na to, że ty masz pięć stropów nad sobą, nie? i tu ci nikt bombą nie, nie skosi tego, tej, tej stołówki. Dlatego nie? cię dopytuję o kopy, bo to jest kompletnie inne środowisko. Kompletnie inne środowisko, tak. To czyli czyli mówisz środowisko. co dwa dni. No? Co dwa dni staramy się właśnie trzymać właśnie, no przynajmniej to też, to też jest zależne od jednostki, mhm. tak? Bo każda jednostka, jak na przykład o rotację, to tam nie jest, jest na z góry. Tak? No my doszliśmy do takiego modelu, że generalnie trzeba ludzi wymieniać co dwa dni na, na pozycjach. Tak? Maksimum trzy dni. Tak? Wcześniej w zeszłym roku. Yy, ale to było powiedzmy, związane z tym, że warunki bytowania w tym miejscu, gdzie byliśmy, to był teren taki półzurbanizowany, no tam warunki bytowe byliśmy w stanie zapewnić lepsze. Nie? No a tutaj jednak jesteś w norze. Nie? No i jak nie pada deszcz, to jest super, nie? ale jak już zaczyna padać deszcz, to te dwa dni to tak naprawdę jest bardzo mocna granica odcinki. Nie? Więc na chwilę obecną działamy 2 no, na 2 rotacji. A nie? są dni, kiedy leje cały dzień, Są, to, ale to, teraz to już nie tak bardzo. Teraz to już jest raczej bardzo, mocno, bardzo słonecznie, bardzo gorąco, temperatura do 40 stopni. Ale na początku naszej rotacji, w połowie kwietnia, no to po prostu Droga przez mękę. O Borys 15. mi opowiadał, że wszechobecne no. było to. Tak, Czyli... Wszechobecne było to. Ale sobie wyobraź jeszcze, że my mamy, żeby dojechać do naszej pozycji, musimy 15 km przez las jechać. Jedną drogą, po której porusza się wszystko od 4x4 4 do czołgów. Ta droga też fajnie musi wyglądać. Droga generalna, no raz, że sama droga wygląda tak, jak wygląda, czy ze względu na ten ciężki sprzęt. Na 2-10 km tej drogi jest, prowadzi w odległości no, taką między 800 a 1200 metrów od przeciwnika. Czyli non-stop mogą was ostrzelać? Non-stop. Hmm. Zazdroszczę ci warunków pracy. Tak? Co się zamienić? <grym> Nie ma problemu. Nie ma problemu. Czyli mówisz, że ratujecie ludzi co dwa dni, a co w przypadku, <grym> kiedy tacy ludzie są odcięci i zostaną na dwa tygodnie w okopie? Hmm. To raczej się nie zdarza. Nie, to, jest, to jest bardzo, jak to naprawdę coś tam bardzo mocno musiało być nie, nie, nie zgrać, żeby to do czegoś takiego doszło. Raczej wiesz, no ten, ta linia obrony jest homogeniczna i to, no, tam nie jesteśmy tylko my. My odpowiadamy my jako y, batalion odpowiadamy za y, kilometr 200 frontu, tak? Z prawej strony są jacyś tam inni goście, z lewej strony są inni goście, w tyle też są inni goście. To nie jest tak, że kogoś tam wezmą w otoczenie i tam ich odetną. Czyli to musiałoby być jakaś ogromna nawałnica? To żeby... naprawdę musiałoby być coś naprawdę mocno, musiałoby nie spracować i jakieś potężne przebicie musiałoby powstać, żeby takie coś, coś się stało. Nie? Dobra, teraz ja sobie wyobrażam linię frontu. I wy no. się poruszacie do przodu, okopujecie się w okopach. W mhm. momencie, kiedy wy się okopujecie w okopach, to w gruncie rzeczy może przylecieć rosyjski dron, sprawdzić, gdzie się zaczynacie okopywać i do zacząć to już ostrzeliwać z artylerii. To jak się przed tym bronić? Szybciej się okopać. Szybcie się okopać, ale teraz, jak się okopiecie, to oni tak mogą u was ostrzelać, więc te okopy, te okopy nie mają szans z artylerią. No, nie. Nie, okop naprawdę dobrze chroni. Jeżeli ci faktycznie nie wpadnie do okopu, tak? Ale przecież jeśli... jeżeli nie przyładują czymś naprawdę, naprawdę konkretnym, tak, no to okopy naprawdę całkiem źle chronią przed, przed odłamkami. No, okop kopiesz na głębokość 2 metry mm -hmm. na przykład. Tak, widziałem, tak, tak. że one są Czyli takie, no... No, ponad standardowy wzrost człowieka, tak. No i te odłamki, jeżeli detonują na powierzchni ziemi, tak. De detonator jest ustawiony na eksplozję przy zetknięciu z ziemią, tak. No to te odłamki lecą w boki, no i wśrodki, nad i ci nad głową. W górę, tak? Yy, tak naprawdę większym problemem jest na przykład, jeżeli pocisk detonuje w drzewach. tak? Jeżeli detonuje na drzewie, no to raz, że odłamki lecą jeszcze z góry w dół, w... tak, i dodatkowo jeszcze masz odłamki wtórne od samego drzewa rozbitego też, nie? no to już jest bardziej niebezpieczne. Nie? No ale generalnie to, co detonuje na ziemię albo wbijając się w ziemię, no zostawia po prostu krater. Te odłamki gdzieś tam sobie poleciały. No i no nie, stoi, nie stanowi to jakiegoś super zagrożenia. A takie rzeczy jak, wiesz, wiesz 500-kilowe bomby lotnicze i tak dalej, co tam po prostu zostawia lej, w którym czołg możesz schować, no, no, no tego nie jest aż tyle. Nie? No i, i trafić w coś, gdzie ci piloci naprawdę chcą tylko jak najszybciej wrócić do bazy, no to, to, to nie jest tak, że to wszystko tam jest, wiesz. No są miejsca, które są po prostu z tego lasu zostały same, po prostu jakieś kikuty. Nie? No i... Czyli to nie jest tak, że cała linia frontu jest obwarowana artylerią z jednej i z drugiej strony. I, bo bo ja, ja się. Jest, tylko że ta artyleria też działa no, po konkretnych celach, nie. Mhm jest coś, coś tam faktycznie, coś się zaczyna dziać, ktoś tam na przykład wychodzi w okopie i siedzi w jednym miejscu non-stop, Albo kilku tam, trzech, czterech się zebrało w jednym miejscu okopu, zaczynają sobie palić faję i sobie gadają, no to to jest legitny cel, nie? I wtedy strzelają. No i wtedy, kurde, strzelają, nie? No albo strzelają po prostu od tak, żeby po prostu, jak to się mówi, żeby robić koszmary komuś, nie? Żeby koszmarzyć kogoś, nie? Na czym polega decyzja o tym, żeby się poruszać do przodu? Jak załóżmy, siedzicie w okopach i mówimy, myślicie sobie, dobra, przesuniemy się jakiś, na przykład, nie wiem, nie wiem, ile się przesuwa do przodu, szczerze mówiąc, 200 metrów siedzicie do przodu? No, wiesz, to są, Jeżeli mówimy o jakichkolwiek działaniach ofensywnych, nie, No to to musi być na bazie jakiejś operacji, która jest planowana o wiele wyżej. Czyli to nie jest tak, że... Nie, sobie... nie, to nie, to nie działa tak, że no, dowódca na pozycji sobie wybiera, że o, to my sobie pójdziemy do przodu. Nie, nie ma takiej opcji. Czyli jeśli... to, to dlatego mówisz... Generalnie, o... jeżeli on sam by to zrobił, no to to się bardzo szybko skończy jego śmiercią i wszystkich jego ludzi, no bo to jest potrzebne wsparcie, to jest potrzebny na przykład jakiś manewr odwlekający tam w innym w innym rejonie, tak? Mhm. Robimy jakieś takie y, atak, y, atak oszustwo, tak? Yy i to powoduje że na tamte miejsce ściągają na przykład rezerwy przeciwnik ściąga rezerwy tak a my wtedy główne uderzenie robimy w zupełnie innym miejscu czyli nie? cały czas to cały... jest to jest bardzo są, działania ofensywne są naprawdę bardzo skomplikowane operacje na bardzo szerokiej skali tak to powiedzmy to nie jest nic takiego że o jeden tam Janek sobie wymyślił, o tutaj mam dobrą okazję, to sobie tam pójdę do tego okopu, co jest 70 metrów przede mną, 100 metrów przede mną. Tak? To jest zależne też, gdzie się znajduje przeciwnik relatywistycznie od ciebie, nie? Mhm. Bo są yy, w lesie to te odległości między liniami styku to jest tam około, między 150 a 200 metrów, tak? Czyli między no, naszymi okopami, a ich nimi. Czyli wy siedzicie 200 metrów od Rosjan w okopie tak. cały czas tak. i się zmieniacie co dwa dni. Tak. To jak, jak jest, jaka jest jakakolwiek gwarancja? Jakby siedzisz żeby w tym okopie, jeśli wiesz, że oni są 200 metrów dalej, to tak właściwie atak może przejść zawsze bez przerwy. Tak, tylko że też nie zapominaj, że mamy środki obserwacyjne w postaci sieci dronów, które non-stop monitorują tę całą linię. I tak z naszej, i tak z ich strony. nie? No. Czyli to nie ma tak, że was zaskoczą. Jeśli będą się jakkolwiek ruszać, to będziecie o tym wiedzieli. To my od razu, to my od razu odpowiadamy. Jakość naszej odpowiedzi jest tylko i wyłącznie ograniczona tym, co fizycznie nam dano, żeby wykorzystać, nie? jaki resurs mamy w ilości granatów do moździerzy, pocisków artyleryjskich, wsparcia jakichś tam wozów bojowych i tak dalej. Czyli jest dużo czasu, gdzie po prostu sobie siedzicie 200 metrów od siebie i nic nie robicie? No i to są po prostu tam krzyczenie, kurde, ty ruska świnio, czy coś tam. No, no, a Ruscy z kolei wystawiają te, a Ruscy z kolei wystawiają głośniki i hymn rosji, kurde, puszczają. Nie? No co ty? No. Wojna psychologiczna, a moje chłopaki ostatnio im ten yy, wystawili też swój głośnik, przemyślili głośnik na pozycję i ten, ten z tego filmu Stalingrad, który dopuścili. Ruski zoldat, zdawaj się! <grywa> <grywa> no, bardzo się wkurwili nie? <grywa> I, z, i zaczęli tłuc, nie? No, no to wiesz, trochę taki psyops, nie? żeby się, się, się włącza, nie, że się wyłącza, no ale... To psychologicznie no, też musi tak. siadać na web. To tak no raczej człowiek. wiesz, to raczej tam, tam takich wymian ogniem bezpośrednich yy, to jest dosyć mało. Jeżeli faktycznie nie dzieje się szturm tak, i obrona przed tym szturmem, no to tam się bardzo rzadko strzela bezpośrednio po ludziach. Tak. To raczej no, może być coś takiego, że oni ze swojej pozycji zaczną karabinem maszynowym próć w stronę naszej pozycji mm -hmm. i po prostu, tak jak mówię, prowokować, tak? Bo oni na przykład nie wiedzą, ile mamy żołnierzy na pozycjach, faktycznie. Bo, bo okopy są oni za, robią zasłonięte. po prostu tak, no, no nie widzą faktycznie tych okołów. Jeżeli ktoś nie wyjdzie na ten stopienie, yy, ta, ten stopień wyżej, żeby tam widzieć coś tam i z tej strzelnicy tam coś postrzelać, no to tak naprawdę ciężko jest zobaczyć. Z drona to widać, mm -hmm. nie? Ilu masz ludzi w okopie. No ale jeżeli nad okopem sobie też jakąś tam siatkę rozstawisz, nie? No to już też nie widzisz do końca, ilu tych ludzi jest w tym okopie. Nie wiesz, ilu ludzi na przykład też w schronach nie siedzi. Nie? Możesz mieć na przykład w okopie oko masz tam na przykład 150 metrów, nie? I możesz mieć, tylko widać trzech gości w tym okopie, nie? A to, że są tam jeszcze dwa schrony i masz tam po 10 ludzi w każdym, jako rezerwa, no to wiesz, no to, to, to też jest takie na, na dwoje babka I oni też prowokują, żeby zobaczyć na przykład ilu my ludzi mamy na, na pozycjach, nie? Żeby wiedzieć, czy można na przykład w tym kierunku uderzyć, dobra? Czy tutaj powiedzieć, no o, tutaj są, w miarę dużo ich jest, są w miarę ogarnięci, nie? No to idziemy tam w kawałek dalej, tam jest inna jednostka, wiemy, że tam jest inna jednostka i tam spróbujemy to samo zrobić, no i tam może będzie inaczej. Nie? I tutaj jest to bardzo ważne to, o czym wcześniej mówiłeś, że ludzie muszą wiedzieć, na jakie sygnały nie reagować. Bo jeśli tak, mi... ale to jest doświadczenie. To jest doświadczenie, nie? Na czym polega dobrze wykopany okop w takim razie? Jak, jak jeśli, jeśli idziesz na pozycję i możesz wykopać okop, jak wygląda taki według Ciebie perfekcyjny okop? Perfekcyjny okop. Perfekcyjne okopy to się wylewa z betonu. A, nie perfekcyjne A nieperfekcyjne, tylko taki... nieperfekcyjne, nieperfekcyjny tylko Nieperfekcyjny okop to jest taki, który daje ci bezpieczeństwo od wszystkim, co przelatuje nad tobą, co detonuje w twojej bliskiej odległości, tak? Czyli musi być wystarczająco głęboki który daje ci dobry wgląd w twój sektor odpowiedzialności, tak, bo jeżeli ty sobie strzelnicę w tym okopie zrobisz tak, że ty będziesz widzieć tylko 20 metrów do przodu, no to to jest, to nie jest dobre stanowisko ogniowe, tak, mm -hmm. no bo 20 metrów, no to już granatem mogą ci rzucić, nie, mogą ci wrzucić. I dlatego też okopy na przykład mają mm, specjalne dodatkowe takie, kopie się dodatkowy taki mały rów, mm -hmm. tak, w który w razie jak ci tam na przykład wpadnie granat do okopu, to on się może jeszcze stoczyć do tego małego rowu, no i wtedy większość odłamków, większość odłamków tego granatu przechwytuje ziemia po prostu w tym małym wykopie, nie? To jest... Chyba nie rozumiem tego małego rowu. No, no, masz normalnie główny okop, tak? Taką, taką Tak, tran... transzeje, masz transzeję ukształtną, mhm. tak? Mhm. I na dole, i na dole tej transzei masz, masz na przykład podłogę skośną i tu masz jeszcze dodatkowe takie jakby taką rynnę wykopaną, nie? W której raz Zbiera się tam woda na przykład. tak. tak. Jak, na, a jak, na, jak na ulicy, takie a, tak, jak krawężniki. Tak, 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 tak. Taki krawężniczek, taki tylko to jest takie po prostu uksz, ukształtne, po prostu mały wykopik, rynna. I ten granat no. rzeczywiście tam... I tam ten granat może faktycznie tam spaść, nie? Hmm. No. A, a jak, co, co jeśli chodzi o rzeczy, którymi zakrywa się okop? Jak mówisz, że są schrony, jak się robi schrony w ogóle? Yy, no to schrony, no wiesz, no to też jest zależne od tego, jaki masz materiał nie? pod ręką. Jeżeli masz płyty betonowe, to już w ogóle jest super, nie? Nie, ale do płyt betonowych to musisz mieć sprzęt. Nie? Generalnie to są: to jest drewno, takie drewno, jakie tam występuje. Piasek, worki z piaskiem. Można opon też używać na przykład jako warstwę amortyzującą. Mhm. Tak? No, głównie te elementy, tak? Jakąś też folię, fajnie jest sobie: dać, się jakąś warstwę z folii po prostu tam takerem przy, przyłożyć, żeby, to, żeby ten. Ten dach nie był przemakalny, nie? No, bo tam wiadomo, że będzie trochę padać, nie? No to po co, po co ma przemakać to wszystko, nie? Um, wspominałeś mi, przed, jak gadaliśmy przez telefon, że brałeś udział w kontrowersji, i to było mhm. w sumie za całkiem zaraz po tym, jak nagraliśmy ten pierwszy tak, podcast. Tak. Czyli tak. jak to wyglądało i czym to się różniło od tego, co się dzieje aktualnie? Bo mówiłeś, że teraz się nie poruszacie za bardzo do przodu. Yy, no wiesz, no yy, dobra, zacznijmy od tej kontrowersji. Pewnie. Yy. Kontrowazywa ruszyła na jesień zeszłego roku, we wrześniu. Nasz batalion był zaangażowany w kontratak na kierunku Limanu. Część naszego batalionu weszła przez rzekę Doniecki od południa. A ja ze swoją ekipą e, weszliśmy, powiedzmy, od północnego zachodu. No i to wtedy była ta ofensywa taka, że w kleszcze tam e, braliśmy miasto Liman. Jak oni się wycofali z Limanu, e, my tam też braliśmy udział w walkach. E, poszliśmy dalej, dalej goniliśmy tam do e, następnej, powiedzmy, tak doliny. Długo, e, długo trwała walka pod samym Limanem? E, wiesz co, to było u nas e, niecałe dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Niecałe, niecałe dwa tygodnie oni bardzo szybko się tam zawinęli, nie? bo zobaczyli, że tam są już idą, idzie w okrążenie, bardzo szybko się tam powiedzmy wy, wypstrykali no i już następne, następne rotacje my już szliśmy dalej tam razem z... To te, też nie jest takie wiesz, to też trzeba brać pod uwagę, że no, nasz batalion na przykład nie miał w ogóle ciężkiego sprzętu, tak? Nasz batalion był jakby jako wsparcie, jako piechota, dodatkowa piechota dla batalionów jakichś zmechanizowanych. Tam 66, 79, 25. To są bataliony naprawdę no, z dużą ilością sprzętu. Czyli wy nie jesteście taką grupą uderzeniową? My jesteśmy też grupą uderzeniową, jeżeli jest, jeżeli nam ktoś daje sprzęt. Tak? Jeżeli ktoś zapewnia nam sprzęt. Tak? Yy, I. Dalej poszliśmy na Toreckie, Zaryczne, no i później odbiliśmy na północ w stronę Makijewki. Doszliśmy do Niewskiego, to była pierwsza wieś w obwodzie Ługańskim, która została tam powiedzmy oswobodzona. Z Niewskiego nas cofnęli do Tern, bo w Ternach ciągłe były ataki od strony wschodniej, na ten to uderzenie szło dalej na północ, na Makijewkę. No, to tam posiedziliśmy trochę w ternach. Jak wygląda moment, kiedy wy dochodzi się tak na tyle daleko, że Rosjanie decydują, dobra, musimy poddać tą pozycję, bo nie, już nie, dalej nie damy rady tego bronić? To, to jest różne. To jest naprawdę różne. To jest, czasem to jest po prostu wystarczało na przykład ich ostrzelać artylerią tak, i oni uciekali. Czasem po prostu wychodziły maszyny bojowe do szturmu i z wielkokaliberowych karabinów maszynowych zaczęły próć po tej pozycji, i oni wtedy uciekali. Tak? Jak zobaczyli po prostu dużo wojska, tak? mhm. były tam jakieś grupki oporu, gdzieś tam w jakichś chatach i tak dalej, no to się bardzo szybko czyściło. Nie? Snajper, snajperzy? Nie. Snajperzy też, aczkolwiek na snajperzy to powiedzmy, no, no jest różnica między strzelcem wyborowym a snajperem u nich, nie? Mhm. I tak samo u nas. Tak? Snajperów jest bardzo mało, strzelców wyborowych, no to jest po prostu ktoś, który ma karabin jakiś taki wyborowy, Duszy. SWD z jakąś optyką, nie? No ale to jakość tego to jest taka. Czyli to nie jest jakoś takie ba, bardzo obciążające, że wy, wy atakujecie i non, stop ktoś u was ginie, bo ma, mają snajpera, który jest bardzo celny. I... Wiesz co, jeżeli ci powiem tak, jeżeli jest sytuacja, byłaby sytuacja taka, że idzie na, że idzie na tarcie, tak, i nagle zaczynają ludzie po kolei spadać, mhm. tak, to tą pozycję tego snajpera bardzo szybko jesteś w stanie określić. I wtedy po prostu ze wszystkiego, co robi boom, w tym kierunku się po prostu wali. Jeżeli ten snajper nie jest na tyle ogarnięty, żeby ściągnąć jednego i po każdym jednym zmieniać drastycznie swoją pozycję, no to on bardzo długo nie pożyje. Mhm. On po prostu bardzo długo nie pożyje. tak Na przykład w chwili obecnej działają moi snajperzy z, mojej, z mojego pododdziału. Y, których tam podszkoliłem. Właśnie wiedziałem y, też u ciebie oni, zdjęcia. Oni oni generalnie mają powiedziane, że oni nie mogą oni nie mogą ściągać więcej niż jeden cel z jednej pozycji i na jednym wyjściu nie mogą ściągać więcej niż dwa cele. Na jednym wyjściu nie mogą Na jednym wyjściu nie mogą ściągać więcej niż dwa cele i tylko i wyłącznie jeżeli od, y, czas między jednym celem a drugim jest do 30 sekund. Czyli tylko wtedy może zastrzelić dwie osoby. Tak. I w innym wypadku. Jeżeli ma, faktycznie widzi, widzi dwa cele. I tak, w innym co? wypadku nie może tego robić, bo jak się pokapują, że jest snajper, to po prostu cały kwadrat, w którym oni mogą myśleć, że ten snajper jest, po prostu przestanie istnieć. Władują tam wszystkim. Dwie rzeczy potrzebuję wyjaśnić. Pośród kwadrat mhm. i jedno wyjście, co to znaczy? Jedno wyjście to jest po prostu no, mój pododdział yy, zajmuje się konkretnymi zadaniami tak planujemy sobie jakąś operację i ona ta operacja albo jest związana z wyjściem na pozycję i zrobieniem czegoś z tej pozycji albo wyjściem gdzieś tam obok naszej pozycji, tak, i zrobieniem czegoś z tego miejsca yy, albo w Jakimś, jakieś tam inne zadania wykonujemy, powiedzmy, w, w i obok naszych pozycji. Tak, to tak samo to jest... snajperzy wychodzą sobie na przykład na pozycję, yy, gdzieś tam obok pozycji, znajdują sobie odpowiednie miejsce, gdzie można się zamaskować, i z tego miejsca wiedzą, że jak sobie znaleźli to miejsce, sobie przygotowali, nie? no to na przykład jutro rano wychodzimy na robotę, tak? wracają sobie do jakiegoś tam schronu, przeczekują sobie resztę dnia i większość nocy. Wychodzą sobie jeszcze pod przykryciem nocy na tą pozycję, no i zaczynają polowanie, nie? Ktoś się napatoczy, bęc. Nie rozumiem, dlaczego mój, mój trzeba być aż tak ostrożny, dlatego, bo rzeczywiście jest takie du duże zagrożenie, jeśli Bardzo chodzi Bardzo jest duże zagrożenie ze, wzglę ze względu na gigantyczną ilość dronów, przede wszystkim, które ciągle patrzą na cały front, to jest raz. A dwa, jeżeli ktoś z ich strony, tak. I my zresztą robimy to samo. Jeżeli jest sytuacja taka, że widzimy, że gościa zabił snajper jednym strzałem, jest, jest, jesteś w stanie to ocenić w większości przypadków? W większości przypadków jesteś. Bo po prostu sobie tak. idziecie i nagle ktoś ginie. Tak, tak. I ktoś po prostu puf. I w tym momencie wiesz, że jest snajper, nie? Jeżeli na przykład na snajperzy teraz muszą obowiązkowo wykorzystywać tłumiki, tak? jeżeli byś strzelał y, amunicją karabinową bez tłumika, no to po samym dźwięku już są w stanie wy, y, określić kierunek, z którego ty strzelałeś. I dla Rosjan na przykład pokrycie, kwa, co, co mówię kwadrat, no kwadrat to jest po prostu jakiś teren, tak? tam 100 na 200 metrów, 100 na 100 metrów, nie, 10 na 10 metrów, dany rejon nie mają problemu, żeby zapotrzebować takie uderzenie artyleryjskie, granatników, automatycznych, jakiejś tam z amunicji zapalającej. Po prostu żeby, zasypią, no, to. Zasypią, po prostu niszczą cały ten teren, w którym do mnie mają, gdzie ten snajper, albo zazwyczaj to są pary, jeżeli to są prawdziwi snajperzy, to są pary, gdzie oni pracują, tak? Snajper pracuje zawsze w parach? Snajper powinien pracować w parach, powinien być snajper i obserwator. Okej. Okay tego nie wiedziałem. Sniper, tak. Strzelec wyborowy po prostu pracuje jako jeden z żołnierzy jakiegoś pododdziału, ale sniper potrzebuje pomocnika. Po co mu po pomocnik? Czemu, czemu? Bo ja widziałem, jedno, widziałem tak w filmie, że był sniper i był drugi gościu z mm -hmm. lunetką i tego nie kuma, przecież Obserwator. Ten, ten, go, ten gościu przecież ma super lunetę w tej Tak, tylko, że on na przykład się powinien koncentrować za śledzeniem, za konkretnym celem, Obserwator może na przykład wyszukiwać cele, albo wyszukujeć kolejne cele. Obserwator też y, prowadzi wyliczenia, tak? jeżeli tam trzeba coś przeliczyć, y, trajektorię pocisku poprawki na krzyżu i tak dalej. Tym się zajmuje obserwator. Obserwator dodatkowo też jest no, drugim żołnierzem, który może y, ochraniać jakby snajpera. Też, tak? Gdyby coś się działo dookoła. Gdyby coś się działo dookoła, to jest dodatkowy żołnierz, który też może walczyć. Nie? Obserwator jest bardzo potrzebny. Czemu dopiero teraz wyszkoliliście snajperów? Nie, my mieliśmy snajperów w zeszłym roku też. Na tym, w tym poście pamiętam, że pisałeś, że, to, że dopiero teraz. niemożliwe, że pozbył dość tego. Specjalistyczne szkolenia snajperskie rozpoczęliśmy teraz, mhm. tak? W zeszłym roku mieliśmy grupę snajperów osobową która była już wyszkolona. tak? Mm -hmm. Oni po prostu praktykę swoją tam dają, no i też no, nie zapominaj, że niektórych rzeczy z zeszłego roku po prostu ci nie mówiłem. Eee, i... I jak? Nie mówiłeś mnie? No, wyobraź sobie. No. I, i, tak to, I tak to wyglądało, no, że no, tych ludzi już niestety nie ma. Mm. Ja się zastanawiam, czemu nie ma więcej snajperów? Czy to nie jest tak, że oni są tacy, takim superpotrzebnym komponentem, który jest w stanie bardzo mocno pomóc danemu batalionowi? Czy to nie powinno być ich na przykład 20? Pierwsza rzecz, nie znajdziesz tyle ludzi. Druga rzecz, nie znajdziesz tyle specjalistycznej broni snajperskiej. To, to jest jakaś... Trzecia rzecz, nie masz tyle czasu, żeby wyszkolić dobrego snajpera. Czyli to jest bardzo trudne to jest bardzo trudne bardzo pracochłonne to jest żeby być sneperem to przede wszystkim trzeba mieć bardzo odpowiednie psychologiczne predyspozycje żeby siedzieć w miejscu przez żeby kilka godzin żeby być bardzo yy, bardzo wysoki stopień samokontroli żeby mieć i cierpliwości tak? ludzie którzy są jacyś tam bardzo nerwowi impulsywni i tak dalej nie mogą być snperami no i tak naprawdę nie zapominać, że Strzelanie w robocie snajpera to tak naprawdę jest 10%. A reszta? Maskowanie, wyszukiwanie celów, koordynacja działań, wsparcie swoim obserwacjom działań naziemnych, tak? Obserwacja, zbieranie informacji. Nie wiedziałem, że to jest aż tak wyspecjalizowane stanowisko. No to jest bardzo. Jest, no jest, jest bardzo duża różnica między tym, kim jest snajper i co on robi. A kim jest strzelc wyborowy i co on robi? Jakie, jakie są jego zadania? W tym poście chyba też napisałeś, że pomogli wam też w tym ludzie, którzy wam dostarczali jakieś rzeczy. Dobrze zrozumiałem? Tak, tak. Udało się tam uzbierać trochę pieniędzy na specjalistyczny sprzęt właśnie, który bardzo pomaga snajperom, na przykład laserowy, porządny dalmierz laserowy. Sobie zorganizowaliśmy stację meteo, z kalkulatorem balistycznym też, też kupiliśmy. To są jakieś no, bardzo drogie rzeczy? No, no, nie są to tanie rzeczy. Tak? Są tanie analogi, no ale no niestety no, tanie analog niestety nie daje tych efektów. A mhm. um, jak w tym momencie można Was wspierać? Jeśli ktoś chce Was wspierać. Wspominałeś mi coś o tym Winged Husarst. Tak. Yy, tak jak zbieraliśmy przez większość roku yy, fundusze po prostu na mój pododdział, tak? osobno na mój pododdział. Na początku roku pojawiła się inicjatywa moja, jeszcze jednego kolegi z Polski i jednego z naszych bardzo dobrych kolegów z Ukrainy, żeby stworzyć projekt głównie nastawiony na szkolenia. Tak? Zapewnienia, zapewnienie rozwiązań szkoleniowych bardzo dużej ilości jednostek ukraińskich, którzy dostępu do porządnych szkoleń nie mają. Bo to są na przykład jednostki tam y, obrony terytorialnej, to są jakieś jednostki tam ochotnicze, nie? One powiedzmy w tym łańcuchu pokarmowym dostępu do dobrego sprzętu i szkoleń są no, no, gdzieś tam z tyłu, nie? Oni nie mają dostępu tam do wyjazdów gdzieś za granicę, oni nie mają dostępu do dużej ilości sprzętu, nie? No a ci ludzie to też, no, oni też wyjeżdżają na, na wojnę i oni też... Y, Muszą co powiedzieć po prostu coś umieć, jeżeli o chcą myśleć o jakikolwiek zwycięstwie. Mm -hmm. I nasz projekt przede wszystkim jest nastawiony na chwilę obecną na to. W perspektywie, nasz projekt będzie y, działać na rzecz y, rekonwersji tych ludzi po zakończeniu wojny. Rekonwersji Czy, tych ludzi po zakończeniu wojny co czyli, to znaczy? no, To znaczy, to znaczy, albo y, stworzenie im warunków do powrotu do życia cywilnego. Wsparcia psychologicznego i medycznego, jeżeli będą, powiedz, no będą potrzebować takiego wsparcia, a 99,9% będzie potrzebować. Dać możliwości wykorzystania tego doświadczenia w pracy w sektorach cywilnych, czyli tam na przykład w ochronie. Tak? Wykorzystać ich jako potencjalnych również instruktorów dla. No innych żołnierzy i na Ukrainie, i, na, i, na i za granicą, też bazując na ich doświadczeniu. No ale na chwilę obecną jak najwięcej ludzi chcemy wyszkolić. Szkolenia przede wszystkim strzele stół, tak jak powiedziałem. Medycyna taktyczna, która jest super ważna. Jeżeli nie najważniejsza, to jest no, na drugim miejscu. Medycyna taktyczna, bo to zwiększa przeżywalność żołnierza tak naprawdę. Nie? Im więcej każdy indywidualnie żołnierz wie, im więcej potrenuje, to jest większa szansa, że on do tego wyspecjalizowanego personelu medycznego żywy dotrze. Nie? Bo ten spe specjalizowany pe personel medyczny no wcale nie jest tam 200-300 metrów za linią. Nie? To są kilometry. Trze trzeba tam, ich dowieść. No. No, to są kilometry. No i bardzo dużo ludzi naprawdę nie, nie przetrzymuje tych pierwszych tam godziny, dwóch. Um, czyli można Was wspierać na, w tym momencie na tym Wing Hussars? Można was... e, na chwilę obecną mamy zrzutkę na projekt Wing Hussars. E, działamy sobie w takim e, w stowarzyszeniu, które po prostu zbiera te pieniądze na nasze potrzeby, e, ale również niedługo rozpoczynamy, rozpoczynamy fundację. Tak. Zrobimy też taki, bo to się już raz sprawdziło całkiem nieźle. Zrobimy teraz w najbliższym czasie taką akcję, że każda osoba, która wpłaci na naszą zbiórkę minimum 100 zł, za każde 100 zł będzie utrzymywać los w losowaniu różnych takich fantów z fantów rąk. Taki rozumiem, konkurs. Tak? Taki w... konkurs. Tak. Po prostu ogłosimy... Do kiedy zbieramy, od kiedy do kiedy zbieramy dotacje i każda stówka to będzie po prostu jeden los. Później na koniec zrobimy losowanie. Już jeden taki fand parę miesięcy temu rozlosowaliśmy i to się cieszyło takim powiedzmy, zainteresowaniem No i myślę, że to też tak w Jaki, jaki tak fund idziemy. daliście wtedy? Wtedy daliśmy Helm. Rosyjski. Rosyjski. Tak, i o tym będziesz informował u siebie na Instagramie. O tym będę informował na Instagramie, tak. Instagram się nazywa batman.batman. Batman. Tak. E, I będzie też link podany pod podcastem. Więc ja pamiętam, widziałem tą zbiórkę. E, I rzeczywiście, byłem zaskoczony, bo to było dosyć kreatywne rozwiązanie. No, no. wiesz, no, trzeba. Ale z drugiej strony ja też bym chciał. Ja, ja bardzo chciałem takie opakowanie po Javelinie, na które ma, mam nadzieję, że się, że się jeszcze doczekam, więc tak? na, na pewno na pewno można. No, to... A po co ci to? Chcesz sobie zrobić prysznic na nadziałce? Nie no, po prostu. W prysznice Znaziałce się super z nich robi. Nie? Bo po prostu to jest fajny. I nie są te pod są chyba takie, jeśli o. No są dosyć troszeczkę większe. to jest fajny, fant fund moim zdaniem bardzo ładnie wyglądający, więc te podjaweliny, albo planowe już nie pamiętam, ale no i podjaweliny panlowe są bardzo podobne. No więc jakbyście coś takiego zrobili, to to był spokojność. Jeśli jeśli macie to. Mówisz, że dużo lasów byś kupił? Ja bym kupił bardzo chętnie. Czyli tam czy w ogóle? Przepraszam bardzo. Nie kupił tylko. W, w, Wpła pewnym, wpłacił dotację w określonej kwocie. W, pewnie, w pewnym sensie kupił. Czy do was się jakkolwiek można dołączyć? Czy to jest niewykonalne, jeśli ktoś chciałby dołączyć? Ja powiem tak. Do grupy, którą ja kieruję, nie biorę ludzi, których osobiście nie znam. Tak? Czyli nie ma jest bardzo, jest bardzo wąskie grono osób, z którymi ja chcę pracować. Wiem, na co ich stać tak, i wiem, że mogę na nich polegać. No niestety miałem już złe doświadczenia z przeszłości, że no, mimo tego, że odradzałem ludziom, ludzie i tak przyjechali, no i później niestety... I się to skończyło się to skończyło dla nich, dla nich. I, i dla ciebie w sumie też. Tak, no bo ja nie jestem... Wiesz co, no ja też człowiek, człowiek czuję jakąś tam odpowiedzialność za to, nie? że to, wiesz, no nie... powiedział, no dobra, złamał się i powiedział, no dobra, to to pojedziemy. Czyli miałeś taką sytuację, że zgłosił się ktoś z Polski chciał pojechać tam dołączyć do Was? O, ciężka, ciężka robota. Ciężka robota. O, wspominałeś mi, że spędziłeś też dwa, lat, dwa miesiące w lesie pod Krymienną, dobrze pamiętam? No tak, to jest ta nasza, nasza. Nasza poprzednia rotacja kończyła się też w tym lesie, tylko byliśmy o wiele bliżej samego miasta. tak? Później batalion, który nas. Nas zmienił. Przez 3 miesiące oddał 5 kilometrów frontu i stracił 262 osoby zabite. Więc bardzo szybko nam też obcięli ponad miesiąc z, z czasu na przygotowanie się, na odtworzenie zdolności bojowej. Wyjechaliśmy tak naprawdę i, i, i bez większości ludzi, którzy byli potrzebni, i bez sprzętu, żeby tylko zamienić ten batalion. Nie? No i zajęliśmy pozycję i. Od połowy kwietnia non-stop batalion mój jest też w lesie podkremiennym. Zdarzyło wam się opierać taki atak? Atak ten? Tak. No, naprawdę bardzo potężne ataki się zaczęły e, na kilka dni przed moim wyjazdem. E, rozpoczęły się bardzo konkretne ataki, bo tam też się zmieniła jednostka, która odpowiadała za, z naszej strony, która odpowiada za ten. Za ten cały odcinek yy, Rusy to zwęszyli, no i zaczęło się naprawdę bardzo, bardzo konkretnie. Tam przyjechał ten batalion Sztorm Z, czyli tam powiedzmy dirle wangerowcy, ludzie z więzień, tylko zapisani do armii, a nie do Wagnera. Mm -hmm. e, I no się zaczęło naprawdę grubo. Jak no. wygląda taki szturm? Wiesz, co oni na przykład teraz zastosowali taką ciekawą nową taktykę wypalania, wypalania ziemi przed naszymi pozycjami, przed szturmem. Nie? Mm -hmm. Z tego powiedzmy, no. Raczej to wypalanie to miało na celu po prostu zniszczenie naszej pozycji, nie? Teraz się widocznie kapnęli, że jeżeli po prostu spalą teren przed naszą pozycją, no to e, likwidują wszystkie miny i pułapki. A wy zostawiacie przed waszymi. No oczywiście, i... jak najbardziej. Minuje się, no bo to jest jeden z najlepszych sposobów, żeby właśnie zabezpieczać się przed takimi szturmami. Czego nie powiedziałeś się doskonałem okopie, że no, powinny być zaminowany przodu. No ale to już tam wiesz, mówiliśmy o samym pokopianiu pozycji. Czyli, czyli w tym momencie poprzez spalenie masz na myśli, że po prostu ostrzeliwują artylerią całe cały? No, zapal zapalającymi, nie środkami zapalającymi, czyli dosłownie czy spalenie. to lustro, czy to lustro, czy, czy jakieś amunicja zapalająca, czy, czy fosfor, po prostu wypalają cały teren między swoją pozycją a naszą, i później no, przy wsparciu ogniowym pojazdów typu czołgi, albo transportery opancerzone? Po prostu szturmują małymi grupami nasz okop. No i to jest też zależne od nasi. Yy, mogą ich kąsać powiedzmy, na podejściu mhm. do tego szturmu, Czy jeżeli tam się zbierają już na jakieś pozycji i my to na przykład zdrowo nawyczajmy. Już to po wypaleniu? Te, to tak, to jesteśmy w stanie, powiedzmy, zobaczyć, że tam się jakaś grupa do szturmu szykuje, no to możemy z moździerzy na przykład po tej grupie władować, nie? Yy, No ale tu jest też na przykład duży problem, na przykład z łącznością, No i co ma zrobić dowódca, dowódca pozycji? Hmm, który no, widzi, że go szturmuje całkiem konkretna ilość ludzi, on ma tam tylko kilku, tak? No i nie ma łączności, nie ma jak wezwać tego wsparcia. Nie? I on nie wie, czy ta faktycznie ktoś się tam w sztabie zajmuje wsparciem, e, czy na przykład nie ma w ogóle drona, który widzi tą sytuację, no i on jest zdany tylko na siebie, nie? No i czasem się zdarza, że ludzie po prostu no, też się poddają panice, no to są przecież tylko ludzie, no nie róbmy sobie jaj. Nie każdy jest Rambo, nie każdy. Nie każdy jest jakiś super odważny. I też, jeśli y jesteś dowódcą, to nie możesz być Rambo, bo odpowiadasz za innych ludzi, więc gdzie tu być Rambo? No i też nie zapominaj, gdzie ludzi kupa, tam i Rambo jest dupa. Nie? Mhm. No. Um, czyli jeśli oni wypalają pozycję, to wy już wiecie, że oni będą niedługo nacierać, czyli nie wycofuje. Wiesz co, to jest, to jest różnie, bo oni też po prostu czasem spalają jakieś określone części lasu, bo myślą, że tam ktoś może być, nie? Mhm. Jakieś mogą mieć schrony, mogą być jakieś pozycje naszej artylerii i tak dalej, no w takim lesie to, to nie jest jakieś super trudne ukryć nie? jakieś rodzaje różne rodzaje broni tak właśnie mi się yy... wydaje że to bardzo trudno jak widzisz lecisz z drona to wszystko widzisz yy... przecież nie do końca nie bo też weź pod uwagę że yy, las się ciągle zmienia jest ciągle bombardowany i ciągle się zmienia. Tak? I jesteś w stanie, nie wszędzie jesteś w stanie wlecieć dronem, tak? bo działają tam, tam środki walki radioelektroniczne, tak nasze, takich. Mhm. Tak? Na tyle i na ile masz zoom, nie? No to, to jesteś w stanie to z drona jakby wyczaić. Ale no, na jakąś tam głębię, tam gdzie na przykład siedzi nasza artyleria no to też nie jesteś w stanie zawsze na przykład każdego wystrzału zauważyć tak mm -hmm. yy, na przykład jeżeli broń jest zamaskowana pod gałęziami które opadły z drzew i tam jest po prostu pod tymi drzewami bardzo dużo gałęzi które opadły a ty swoje działo yy, w momencie w którym nie pracuje po prostu chowasz pod tymi samymi gałęziami no to nie jesteś w stanie zauważyć tego działa tak yy, na przykład w niektórych miejscach Czasem na przykład jakieś takie polany i przesieki się wykorzystuje, no bo na przykład e, jakiś konkretny rodzaj e, uzbrojenia potrzebuje konkretny kąt, tak, żeby tam strzeć na jakąś konkretną odległość. E, no i no, potrzebna jest polana przed tym działem, mm -hmm. żeby nie zahaczył po prostu pocisk drzew. Mm -hmm. tak? No to już od razu będą wiedzieć, że no wszystko dookoła, wszystkie ściany dookoła polany trzeba ostrzeliwywać, bo tam najprawdopodobniej coś może być, nie? No, ale to też maskowanie, 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 nie ruszać się, z żadnych zbędnych ruchów, pracować, odpracować szybko i później znowu chować się do schronu swojego i tak dalej, zamaskowywać działo i tak dalej. Coś się zmieniło, jeśli chodzi, na pewno widziałem u ciebie na Instagramie, to jakby stawialiście z telefonem coś, jak, jak, nie tak, wiem, czemu się zmieniłeś? No co mam ci powiedzieć, no, nowatorskie środki, nowatorskie sposoby wykorzystania etatowych środków bojowych, tak. No, no słuchaj, no wojna to jest po prostu, jak to działa, to działa to jest festiwal tego, kto kogo bardziej zrobi wuja. Mhm. No, jeżeli ja jestem w stanie wykorzystać yy, środek ogniowy, który jest przeznaczony tylko do strzelania bezpośrednio, a ja mogę z niego strzelać pośrednio na kilometr 100, kilometr 300, gdzie on jest przeznaczony do rażenia celów, tam powiedzmy no do 300-400 metrów, a ja mogę z niego strzelać efektywnie na kilometr 100, kilometr 300, czemu tego nie robić? i jesteście, to... jesteście w stanie wykorzystać telefon w taki sposób, żeby to było efektywne, rzeczywiście? No jasne, mi jest z tego telefonu potrzebna tylko poziomica. Mhm. I żeby... sobie obliczacie sobie kąt jakiegoś. Ja sobie, ja po prostu sobie sprawdzam. No to nie jest żadna tutaj tajemna wiedza, bo takie rzeczy się też y, z innymi rodzajami granatów, na przykład wykorzystuje. Tak? My akurat używaliśmy tych, tego rodzaju granatu, który u nas był od bankowo tak? Y, I inni używają w ogóle silniki rakietowe od granatów kumulacyjnych, biorą przejściówkę z gwinta na gwint i w ogóle montują granat moździerzowy nie? Do, takiego, do takiej rakiety. Nie? Y, I. I my mamy po prostu to, że sobie azymut, czyli kurde lewo prawo, tak, sobie ustalamy powiedzmy po mapie, tak. Albo po kropiewie. No to już kropiewa, co to jest, to już wiesz, bo się tam pory że tam sobie gadaliście o tym. Albo po kropiewie, tak. Ja wiem po kropiewie, na przykład, jaki jest dystans do tej pozycji, którą ja chcę ostrzelać, No ja już wiem, bo ja sobie na poligonie wcześniej odpracowałem po prostu pod jakim kątem te granaty jej daleko lecą. Mhm. Nie? no to wiem że sobie chcę to sobie strzelić na kilometr 100 no to kąt kątem 40 chcę strzelić na kilometr 300 biorę sobie inny kąt chcę sobie ich strzelić na tam 800 metrów to biorę inny kąt i nie? rzeczywiście to jest w stanie w miarę sensownie razić tak jak najbardziej to jest ciekawe że można no. sobie wy wymierzyć telefonem co no. No, co, no, no, no to jest kąt, to jest to jaka jest różnica między kątomierzem y, cyfrowym, a kątomierzem jakimś analogowym, po prostu gdzie masz jakieś wahadełko, nie? Tak, ale teraz jeszcze dochodzi w prawo, lewo. prawo, lewo bierzesz na, po, po mapie. Orientujesz no, ale... mapę na ziemi, no i masz od miejsca, gdzie jesteś, do miejsca, gdzie chcesz strzelać prostą linię i sobie łapiesz, sobie stajesz za tej za tą prostą linią, nie? Patrzysz i widzisz, patrzysz jakiś punkt w terenie, który jest twoim odnośnikiem i wiesz, że stojąc z tego miejsca, celując w ten punkt do góry od niego, no to jest już masz lewo-prawo odpowiednie. No, ale nie? teraz każdy milimetr, wiesz, jak się ruszysz, to tracisz zawieje. Słuchaj, więc... no to nie jest do trafienia pojedynczego żołnierza z kilometra 300, nie? Mm -hmm. To jest yy, broń, która razi po prostu jakiś teren, tak? Ale jeżeli masz tam, powiedzmy, grupę takich 60 chłopa, co się tam zbierają do szturmu i zaczniesz wrzucać takie, jak to się nazywa u nas, ołówki, nie? bo one wyglądają dosłownie jak ołówek, mm -hmm. yy, w odróżnieniu od kabaczków, bo kabaczki wyglądają jak kabaczki zaczniesz wrzucać im te ołówki, no to jesteś naprawdę w stanie zrobić bardzo duże kuku komuś, nie? Kuku, albo chociaż trochę ich zdezorientować? No, wystraszyć minimum, nie? Mhm. No, na pewno będą się trzy, razy, trzy razy się zastanowią, zanim pójdą do szturmu, no bo samo to, że po nich bezpośrednio strzelasz, już im daje informację, że już wiesz, że oni tam są, nie? I na pewno będziesz działać, reagować na wszystko, co oni będą robić. A... Dobra, zrobiliśmy sobie mm -hmm. małą przerwę. Wszystko działa, wszystko działa. Um, gadaliśmy o spalaniu terenu i o dronach. Zastanawiałem się, czy coś w kwestii dronów się zmieniło do ostatniego czasu, jak rozmawialiśmy. Jakoś inaczej, Nic no trzeba no nie trzeba. Tak, mówić? Drony, drony, generalnie tak naprawdę, jeżeli yy, rzecz chodzi o te yy, kwestie nowoczesnych technologii, tak, w pierwszej kolejności tutaj, jeżeli chodzi o drony, to to się praktycznie non-stop zmienia. Tak, mm -hmm. trzeba... Non-stop, coś poprawiać, coś zmieniać. No bo strona przeciwna też no, się rozwija ciągle, tak. Yy, jak to się mówi, jak to mówią ci moi droniarze, to no. Co trzy miesiące generalnie już jest zupełnie inaczej niż było trzy miesiące wcześniej, nie? Wszystkie procedury bezpieczeństwa, yy, możliwości wykorzystywania tych dronów, tak, to są, też się bardzo mocno zmieniają. Tak? Na przykład, już tak jak wcześniej, to był po prostu operator wyjeżdżał na robotę, nie, coś tam sobie odpracowywał, Korygowanie artylerii robił, nie, tam z miejsca miał swojego, tego tam obserwatora artylerii, który tam podawał te koordynaty, nie? na podstawie tego, co widział, siedząc koło tego pilota. Mhm. Tak? No i tak to działało. Później oni zaczęli tam te zrzuty robić z tych dronów, nie, coś tam zaczęli zrzucać, ale to też był, wiesz, pilot był na linii i tam. Widział, widział to, co widział na tym swoim ekraniku, no i pracował na tym, nie? Mm -hmm. A teraz na przykład to już są sieci dronów, streamy z drona, którym operuje pilot. Stream możesz wyrzucić do sztabu, nie? Za pośrednictwem Starlinka, nie? <laughs> Zupełnie bardzo mocno zmienia się też ten, ten sprzęt sam, nie? Jakieś dodatkowe anteny, wzmacniacze i tak dalej, żeby tym dronem można było latać dalej bardziej być niewykrywalnym, większe bezpieczeństwo pi pracy pilota nie? i więcej tej informacji, żeby trafiało do ludzi coraz wyżej, coraz wyżej. No i to się na przykład teraz łączy w takie e, sieci dronowe, nie? że na przykład w każdym sztabie masz e, osobny ekran ze streamami ze wszystkich dronów, wszystkich jednostek, które operują w danym rejonie. Nie? Byłeś w takim sztabie kiedyś? Tak, ja ci mówię. I, no, jest no, tam... ja, często, jestem, często jestem w sztabie, no bo w sztabie tam no i jako tam doradca pracuję też w sztabie. Jak trzeba jakąś operację tam zaplanować, zaplanować trzeba ją przeprowadzić. Nie? Jeżeli ja sam nie jadę na akcję, no to ja na przykład też zarządzam tą wykonaniem tej operacji w trakcie jej trwania. I ciągle się tam pytają, jak tam coś organizować, jak coś poprawić, co, my, co ty myślisz. Nie? Na ten temat. No i to jest też fajne, że oni, jakby też. No, szanują, szan, szanują to doświadczenie. No i to, to, to wiesz, ja mam troszeczkę inny pogląd na to, jak niektóre rzeczy robić, tak. I, I oni, i oni też rozumieją, że to ma też pozytywny wpływ. O, tak. Że to ma wartość. Tak, ty jesteś zde zdecydowanie. Hmm. Jak ja nawet mam tyle, co mam z tobą do czynienia, to ja widzę, że ty jesteś, no. ty masz swoje ty jak kot chodzi swoimi drogami. to ty trochę tak, taki jesteś. Tak, tak, tak. No to jest jedne z wiesz. No z jednej strony to jest yy, to jest plus, także no, ja działam powiedzmy niekonwencjonalnie. To, niekonwencjonalnie, działam obok tej całej struktury, którą oni mają po prostu narzuconą z góry. Ja daję im takie świeże spojrzenie na to wszystko, ja im daję alternatywne metody wykonania niektórych rzeczy, które nie są na przykład zgodne tylko i wyłącznie z jedną książką. Tak. Ale też musisz wkurzać ludzi w takim no, razie? Nie zdajesz sobie sprawy, ile osób po prostu kipi przy mnie, jak ja, otwieram, jak ja, mówię, jak ja mówię, jak jest. Ja się, ja, się ty ja się mogę tylko domyślić. Tak, ja. no, Max Kolonko, po prostu no, moje ulubione stwierdzenie ja mówię, jakie jest. No A... niestety, no niestety, no bardzo, bardzo dużo osób, im wyżej, im wyżej oni są postawieni, no to no, nie są w stanie po prostu dochodzić do takiej refleksji, że no, oni mogą nie być po prostu najlepszymi, najmądrzejszymi i tak dalej. Nie? No, bardzo dużo ludzi ma po prostu ego z kosmosu. Jakieś tam układy, układziki rodzinne, nierodzinne, kryminalne, nawet czasem, jakieś tam korupcyjne i tak dalej. Ludzie siedzą na stołkach później nie potrafią nic, nie, ale on tu będzie zarządzał, bo on ma taki pagon. Nie? To i on ma być tak, jak on chce, i, i koniec, nie? O co chodzi z naszywkami? By jak cały czas widzę jakieś filmiki z, z Ukrainy, to wszyscy mm -hmm. są oblepieni wszędzie jakimiś naszywkami. Czem, czemu tego jest tyle? Tego mnóstwo powstaje. Wiesz, co? No to jest, naszywki to, są, to jest indywidualna sprawa każdej osoby. Czyli to nie, nie jest tak, że jakiś batalion ma swoją naszywkę i no, tego. No wiesz, no znaki rozpoznawcze. Tak. Mm -hmm. Znaki rozpoznawcze to jest zupełnie inna sprawa, nie? No każdy batalion ma tam jakąś swoją maszybkę, jakieś swoje emblemat. Jakieś takie tak? logo. Tak, jakieś takie logo sobie tam, tam, sobie tam tworzą. Ale jak e... ktoś ma tyle. Tych... No, jak ktoś ma tyle tego naładowane, na, na no to wiesz, to, to jest. Generalnie tego nie powinno być, tak? Bo. Yy... No to w jakiś sposób demaskuje ciebie, tak? No ale jeżeli masz już potrzebę nałożenia sobie tam. Jak tam sobie robią, na przykład to jest naszywka bardzo popularna ZSU Hub, nie? tak zrobiona na modły pornhuba. Nie? No to, to no okej, okay, no jakoś tam podwyższa tę morale. No to się nie bez, nie bez powodu to się Moral Patch nazywa. Nie? W jakiś sposób tam są, są różne, niektóre śmieszne, niektóre takie wiesz. Czyli to chodzi znaczy, o morale głównie. Tak, to głównie o morale, chodzi o jakieś tam pozy, pozytywne odczucia z tym związane. No ale jak już tak sobie coś robisz. No to weź na przykład takie jaskrawe, nie? No to sobie trzymaj gdzieś tam na munduru pol mundurze polowym, który tam tam nosisz w koszarach, nie? E a na akcję wychodzi na przykład w naszywkach, które są na przykład też kamuflowane w tym samym kamuflażu, co masz cały sprzęt, nie? jak mhm. to będą naszywki multi na przykład, nie? No, no, to, no to, to jest generalnie coś, na co powinien dowódca tego, tego żołnierza, zwracać uwagę, nie? No bo to naprawdę też możecie zdamaskować, zdemaskować, jeżeli masz tam jakieś wielkie, wielką czerwono-czarną flagę, nie, jak to jest tam u nich popularne, no to, no, to, no to domeskuuje, nie. Jak sobie przeglądałem nasz podcast, pierwszy przed tym podcastem i hmm. pamiętam, że pytałem cię tam o okropności, które robią rosyjscy żołnierze i hmm. zastanawialiśmy się, czy to nie jest przypadkiem trochę kwestia propagandy. Mhm. I tak właściwie jak teraz, jak sobie myślę, co się wydarzyło przez ten rok, to tych, o tych okropnościach się już nie słyszę w jakiegoś powodu. Jakby nie sądzę, żeby to było tak, że teraz na froncie już jest wszystko bezpiecznie i Rosjanie się nawrócili i teraz się zachowują wspaniale, natomiast w mediach już nie ma czegoś takiego, co było wcześniej, przynajmniej z mojej perspektywy. Wiesz co, mi się trudno trudno mi się wypowiadać o tym, co, co trochę do polskich mediów, tak? mhm. czy tam do mediów zachodnich. E, bo ja tak naprawdę no, nie mam czasu interesować się nawet tym, co się dzieje poza moim odcinkiem, tak? Bo no, my nie mam czasu na to. tak? Ja nawet nie wiem, co tam się w Ukrainie za bardzo dzieje. Nie? E, no ale no, wiesz, no, nie zapominałem całej tej wielkiej kampanii e, zimowej, strzelania po miastach e, rakietami, które no, no, one nie spadały wszystkie w jakieś tam obiekty infrastruktury energetycznej, tak? Ja jestem powiedzmy mm, związany z miastem Dniepr. Yy, no, no, nie wiem, czy w polsce nie było informacji o tym, jak. E, o strzałę byłyby. Jedną, jedną rakietą z jednotonową głowicą zlikwidowano dwa. Te dwie klatki schodowe no, kilkunastopiętrowego bloku mieszkalnego ze wszystkimi, co tam mieszkali. Nie? To, to to zdecydowanie no, o tym nie pomyślałem. I to, że... I to nawet to wiesz, i to nie jest to, to, nie jest to nawet, że to dotyka osób na, na froncie, nie? No bo no, wiesz, no, wojna to jest wojna, tak? Na froncie, no, ludzie będą ginąć, będą ginąć w okropny sposób, no bo taka jest ta broń, tak? Yy, oderwane jakieś kawałki, kawałki, części ciała, rozrywani ludzie i tak dalej. No to jest jakby, no, 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 no tak działa ta broń, tak. tak na nas, tak na nich. Tak, ona jest tak skonstruowana. No, ale jeżeli mówimy o e, świadomym ostrzeliwaniu miast z e, rakiet balistycznych i te rakiety, no, no nie trafiają w cele o znaczeniu strategicznym. Tudzież w cele wojskowe, tylko trafiają na przykład w szpital, nie? Albo w centrum handlowe? Albo w centrum handlowe, albo w budynek mieszkalny, nie? No to wiesz, no, to jest normalne. Nie, to jest, absolutnie. To, nie, to, okay? to, to też nie, nie to, że ja chciałem jakkolwiek wy, wybielać to, co oni robią, tylko jakby ja się zawsze zastanawiam, jakby gdzie jest ta granica pomiędzy tym, co się rzeczywiście dzieje, a gdzie jest taka trochę nagąka medialna, więc raczej z, z tej perspektywy pytałem, ale rzeczywiście zapomniałem. To, to no od... Ja ci powiem tak, no ja nie jestem, tak jak mówię, no ja nie, nie wiem, co się w mediach tutaj pokazuje, no bo, no bo nie śledzę tego, mam o wiele więcej innych rzeczy na głowie niż, niż patrzeć, co tam, co tam u kogo na TikToku jest, nie, na przykład, nie, a co tam, co pokazuje... TVP w odróżnieniu od TVN-u, nie, i vice versa. Mm -hmm. mm. I jak ja oglądam zdjęcia aktualnie z Ukrainy, to największe wrażenie na mnie, nie wiem, czy można to nazwać wrażeniem, ale jak widzę Bachmut, jak jest zmasakrowany mm -hmm. po prostu, albo jak widzę pola, które są tak zryte artylerią, mm -hmm. że, że wyglądałem jak jakby deszcz meteorytów tam spadł, po prostu no, no po prostu ten, tak. jak to wygląda z twojej perspektywy? Gdzie, gdzie ty tam widziałeś no rzeczy, które zrobiły na tobie największe wrażenie? Bo to też jest inaczej, jak ty to widzisz oczami, niż jak Pod ja sobie... Pod względem tych zniszczeń? Mm -hmm. Wiesz co, no to jest... Każdy, musisz wziąć pod uwagę taką rzecz, tak? My teraz walczymy na ziemiach tak naprawdę odzyskanych, tak? Tam, gdzie generalnie się przetoczył front, tak, to jest taki kontrast, naprawdę jest bardzo duży kontrast. Tam, gdzie przeszedł front albo w jedną, albo w drugą stronę, tam jest, tam nie ma nic. Tam jest past po prostu ciągłych zniszczeń. Wszystkie miejsca są zaminowane do tej pory. To będą dziesiątki lat, zanim oni to wszystko doprowadzą do, do tego, żeby ludzie mogli do tych lasów, do tych parków narodowych, które tam są, wrócić, tak, żeby tam turyści mogli sobie po lesie chodzić. Yy, większość budynków we wszystkich miastach jest przynajmniej uszkodzonych, jeżeli w ogóle nie zmiecionych z powierzchni ziemi. Yy, no, tak to wygląda, po prostu. Ale na przykład kontrastem do tego jest, że jedziesz sobie powiedzmy 20 km do tyłu, tak? za maksymalne maksymalny miejsce, dokąd doszedł front. Mm -hmm. tak. No i tam, tak, jasne, tam jedziesz sobie drogą i tam powiedzmy dwa budynki tam z czegoś dostały. Nie? No, ale nie jest to miasto zrównane z ziemią. Ale nie jest to miasto zrównane z ziemią i tam generalnie normalnie toczy się życie, nie? życie się toczy. Jak jesteś już poza zasięgiem artylerii lufowej i rakietowej, no to te miasta żyją pierazy oko normalnie, nie? Bo każdy no, ludzie wracają też do tych, do tych, nawet tych zniszczonych tam w znacznym części. No, Liman na przykład jest w naszym stopniu e, zniszczony, e, bo jego już, i, Liman już niszczyli przy, e, przy szturmie. Jak go zabierali nam w, w maju czerwcu. I później tak? kontrofensywa jeszcze A później, później... kontrofensywa jeszcze dorzuciła swoje, tak? Więc Liman jest w znacznym stopniu zniszczony, tak? No ale nie jest to też na przykład Bachmut, nie jest to rubieżne, nie jest to Swiwodoniec, tak? No, tam, gdzie powiedzmy, ten front, faktycznie, gdzie były walki, nie? no to tam jest wszystko po prostu zniszczone. Nie? Kompletnie zniszczone do gołej Ziemi. Nie? Mam taki jeden film, co ci pokażę, gdzie, gdzie jadę przez taką jedną wieś, która się nazywa Dolina. Specjalnie nagrałem taki filmik, żeby pokazać jak cała wieś jest po prostu zrównana z ziemią. Będę mógł wstawić w tak, wideo? Tak, tak, tak. Ja sobie ja ci, to, to, ci, to, ci, to ci wrzucę. Tam. Daj mi sekundę, ja sobie to tylko zapiszę. Hmm. E jak się nazywa to miejsce? Y Dolina. To D jest na, to jest pomiędzy, pomiędzy Izjumem a, e a Słowiańskim. To jest maksymalna wieść, do której doszli od strony Iziumu w stronę słowiańską. To pamiętam, że Izium też wygląda no. podobno. A... Izium wcale nie jest jakoś tak super, super zniszczony. Nie jest super zniszczony, bo Izium bardzo szybko padł i później bardzo szybko Izium został odbity. Nie? Tam nie było jakichś super turbowalki, ani w tą, ani w tą stronę. Nie? Mosty są po prostu pozrywane. A tak, to no, zniszczyć, takie, żeby całe miasto było starte z ziemi, to nie. No ale Bachmut, to tam z Bachmutu mało co zostało. Ja pamiętam Bachmut, jak tam jeździliśmy w zeszłym roku, to no, wiesz, no, no miasto, nie? Miasto takie, wiesz, prowincjonalne miasto. Tam sporo ludzi na ulicach wojskowych, bardzo dużo my z Bachmutu wtedy wyjeżdżaliśmy na, na zadania, właśnie tam pod Solidar i tak dalej. I tak dalej. Bo stronę, walczyliście też pod Popa Bachmutem. Tak, mhm. no, w, i, i w zeszłym roku. I, I w tej powiedzmy bitwie o Bachmut. No powiedzmy, no Bachmut to w samym Bachmucie, my, nas nie było. Naszych jednostek nie było w Bachmucie. My wtedy byliśmy w, na obrzeżach Bachmutu. Nie? Więc my to tam powiedzmy nie zabieramy tej. nie, nie pretendujemy do tej sławy, nie? bo to nie to jest, jest nasze... to jest sławne obrońcy Bachmutu są sławni teraz? Tak, 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 tak. tak. Jakie miejsce w takim razie z twojej perspektywy, co, co na tobie zrobiło? Bo nie, nie, inaczej na to patrzę ja, inaczej na to patrzysz ty, więc ja bym chciał wiedzieć, co, co, co ty odbierasz jako coś, co robi na tobie największe wrażenie, takie negatywne, że po prostu byłeś zaskoczony. Hmm. Wiesz co, ta wojna jest, daje wrażenie negatywne. Na mnie, na mnie osobiście to największe, największe wrażenie tak naprawdę zrobiło na początku tej wojny, jak jeszcze ewakuacjami się zajmowałem, te ja ci wspominałem o tym o tych, jak do Charkowa pierwszy raz pojechałem na soltowkę Nie jestem pewien chyba nie. To był sam początek. Wtedy jeszcze był... to było 5 chyba? Tak, 5, 5 marca. Pierwszy raz byłem w Charkowie i zabierałem ludzi z soltowki, nie Wtedy mhm. już tam były bombardowania, i już, już tam stali pod soltowką I wtedy ludzie byli tak spanikowani, że wszyscy siedzieli w piwnicach. Nie? Ale na przykład były takie sytuacje, że jedziesz sobie i widzisz po prostu blok mieszkalny pięciopiętrowy, praktycznie zdemolowany po prostu uderzeniem nie? i ciała ludzi i dzieci wyrzucone po prostu z tych, przy tych uderzeniach, po prostu leżące pod tym śniegiem. Nie? kawałki ludzi to to było takie pierwsze zderzenie z takim bo w tam w Kijowie pierwszy pierwszy wyjazd do Kijowa jeszcze nie był taki hardkorowy, nie ale pierwszy wyjazd do Charkowa już był no. i później pewnie już powoli się zaczęłaś przyzwyczajać do tego że widzisz tak. takie rzeczy więc już nie robiło na tobie to takiego wrażenia tak. Nie? Tak. w Bachmucie byłeś teraz jak był taki rozwalony już nie nie nie, nie, nie. A, czyli jak, zastanawiałem się też nad takimi legendami bo to jest Często się mówi o żołnierzach, że sobie właśnie, że są jakieś legendy żołnierskie, że ktoś mm. jest bohaterem. Jak to tam mm. wygląda? Są rzeczywiście jakieś legendy, albo na przykład o, tyk, o obrońcach Bachmutu albo o Mariopolu? No wiesz, no to, to jest jakby ludzie, którzy uczestniczyli w tych największych bitwach, te, te bitwy też zaczynają od, dostawać swoisty kult. Nie? W tym mm -hmm. Jest swoisty kult tych wszystkich najważniejszych bitew, zwłaszcza bitew o ta, zwłaszcza bitew o o te miasta, nie? Czyli tam my mówimy Mariupol, Rubieżne, Popasna, nawet, chociaż Popasna nawet nie tak bardzo, ale Rubieżne, tak, Sewerodonieck, Teraz Bachmut, nie? To wszystko ci, którzy uczestniczyli w tych bitwach, no naprawdę cieszą się bardzo, bardzo, wysokim szacunkiem, nie? No ale to też nie jest tak, wiesz, że ludzie teraz będą chodzić i mówią, o, ja byłem w Bachmucie, a ty nie. No, nie, nie. Wydaje mi się, że nie będzie takiego. Ludzie są po prostu bardzo zmęczeni, ci, co, ci co walczą, nie? I coraz bardziej dochodzi do czegoś takiego, do takiego odgrani, odgradzania się od ludzi, którzy tego nie przeżyli, nie? nie byli w takich podobnych sytuacjach, nie? Bo jest takie... Kto kolega, akurat mój z Ukrainy, mówi, że ludzie się, ludzie się dzielą na trzy kategori kategorie. Mm -hmm. Ci, którzy walczyli, ci, którzy nie walczyli, ale byli, nie, ale nie pierdolą. Uh -huh. I ci, którzy nie walczyli, ale pierdolą. Okej, okay. i ci, którzy hmm. nie walczyli, ale pierdolą, to znaczy. No po prostu, o, kurde, o, wy, byliście na, by, wy byliście na Donbasie. Ja też byłem na Donbasie, humanitarkę woziłem. A gdzie? No to tam, do Pokrowska. 60 km od Trentu i co, srogo było, prawda? No, tak, srogo, srogo. Ale ci, co byli w Bachmucie, to już kompletnie inna bajka, co? Zupełnie inna bajka. No, no o, o mi Damian Duda opowiadał o Bachmucie, że wcześniej był, ale mówił, że to, co zobaczył w Bachmucie, to w ogóle jest. Mm -hmm. I mm -hmm. Totalnie inny level. Mm -hmm. Oni na to mówią, mm -hmm. Bachmuskie piekło i nawet tak. widziałem w, po, po angielsku filmik, że Bachmut mm Hell, mm -hmm. czyli to już jest jakaś taka oficjalna nazwa. No pewnie. ja mówię ci, ja w Bachmucie byłem w, w zeszłym roku, jak jeszcze ten, ten front faktycznie jeszcze nie był w mieście. Nie? Mm -hmm. Walki były tam. Yy, od Solidarów w stronę Popasnej, nie? bo tam też nasi, nasi pracowali. Wtedy jeszcze stał Siverodoniecki, wtedy stał Lisiecianski. My taką bazę mieliśmy po prostu w jednym z garaży w Bachmucie i, i stamtąd też wyjeżdżaliśmy na robotę dronową. Nie? Mm -hmm. no. no ale tam to, to, co tam teraz jest, to jest zupełnie zupełnie inna, inna rzecz. No ale tak, to samo było w, w, w Rubieżnym, to samo było w Siewierodoniecku. To jest dokładnie to, to samo było w, pod Kijowem. Nie. A ostatnio jak miał, jak tutaj byłeś, opowiadałeś mi, że byłeś w trzy dni w piwnicy, jak strzelali do was z artylerii. I tak. zastanawiałem się, czy od tamtej pory było coś, co, co było dla ciebie jakby bardziej przerażające? Wiesz co, im więcej doświadczenia nabierasz, Tym nie? jesteś bardziej znieczulony. Tym, tym więcej po prostu chcesz Bo. <laughs> <laughs> Więcej chcesz po prostu położyć. Jeżeli po prostu strzelają na ciebie artylerią, no to raczej ciebie nie szturmują i, i po prostu musisz no, się, musisz się nie wystawiać. Po prostu chcesz odpocząć. Czyli to... Bo i tak jesteś na ciągłym na ciągłej adrenalinie. Chcesz po prostu chociaż tam pół godziny, na pół godziny, tam zmrużyć oczy, po prostu. Nie? I, i, I liczysz na to, że ten strop nad twoją głową wytrzyma, jeżeli przyleci go do bezpośrednio. Nie? Czyli. Do tego stopnia się z tym oswaja, że po prostu wiesz, że jeśli cię nie, nie szturmują, to czas no, nie jest no czas na generalnie, Wiesz generalnie, co, co jest co. Mm -hmm. Wiesz, co jest pięć. Nie? Jeżeli taki dźwięk, no to, to, to znaczy to, jeżeli jest taki dźwięk, to to jest to. Zawsze też dodatkowo, jeżeli masz łączność, no to tam coś ci że coś tam się u ciebie na przedpolu dzieje i tak dalej, no ale wiadomo, no jak wychodzisz na zadania, to to, no to, to jest ciągła czujność, bo też nie wiesz czy tam na przykład nie natkniesz się nawet jak gdzieś tam przy, pracujesz, powiedzmy nie na linii okopów, ale pracujesz gdzieś tam 100, 200 metrów, nie, 300 metrów, kilometr nawet za linią, ale ta, ten jesteś od swoich pozycji kilometr, nie? No ale ten front jest takim zawijasem, że tak naprawdę jesteś tam 500 metrów tylko z drugiej strony od nich. Nie? I nie wiesz tak naprawdę, czy ta kolumna żołnierzy w twoich mundurach z waszymi oznaczeniami to tak naprawdę są twoi, czy to są coś sąsiedzi, czy kto to tak naprawdę jest, bo może to jest jakaś grupa dywersyjna, rozpoznawcza przeciwników, które ciągle operują, działają i faktycznie to jest. Chociaż. Większość takich na przykład niezrozumiałych starć na tyłach, nie? No, to jest po prostu to, że oni ze sobą nie gadają. Nie? nie gadają, raczej wiesz, ludzie są przestraszeni dopiero co przyjechali, nie wiedzą kogo spotkali i zaczynają kurde strzelać do ciebie. Nie? Miałeś takie sytuacje, że widzisz jakąś kolumnę i tak się zastanawiasz, czy to nasi, czy to, co tam się no, dzieje w ogóle? Była sytuacja taka, nawet całkiem niedawno. I co, co no. robicie w takiej sytuacji? Wiesz co, no staramy się jakoś tam, jeżeli jest możliwość pogadania, nie? No było na przykład z nimi była tak naprawdę dosyć taka niefajna sytuacja, nie, bo u nich na przykład dwóch gości miało AK 12. Nie, Czyli nie wiem, czy to jest AK-12. AK 12 to jest ten najnowszy kałasznikow, który tylko w Rosji jest. Nie? Okay. Tylko on jest tam był dla jednostek powietrzno-desantowych, dla jakichś tam specznazów i tak dalej, nie? No i tak patrzysz na gościa, no niby jest w naszym mundurze, niby ma nasze oznaczenia, nie? Te wiesz, te taśmy odpowiedniej koloru, nie? No ale kurde, dlaczego on ma taką broń, nie? No okej, okay, no, są ludzie, którzy tam biegają z trofajami i tak dalej, nie? Ale od razu jest takie, kurde, coś tu, coś tu nie pasuje, nie? I udało wam się no. finalnie z nimi porozumieć? No generalnie oni otworzyli fucking. No, jeden z moich dostał w nogę, ale czyli no, później... Friendly Fire. Friendly Fire. No. No. Oh fuck. No. No, ale było ten, była tam sytuacja, że tam się później, tam po radiach, kurde, oni ze swoim dowódcą się związali, no, myśl z naszym kurde, oni się tam między sobą i kurde, ten nie? No, oni już tam uciekli wtedy, nie? Później tam temu, temu, co zaczął do nas strzelać pierwszy, to tam, powiedzmy, tam wyjaśnili mu w sposób dobitny, że źle zrobił. nie? Mm, na Instagramie pisałeś, że czasami przejmujecie jakieś radiostacje rosyjskie? Wiesz co? No, zdarza się, nie? To zależy to zależy, czy na przykład goście, co szli do szturmu, brali ze sobą nie, radiostację, yy, czy, czy jak zajęliśmy jakąś tam pozycję przeciwnika, to czy, czy tam też była jakaś radiostacja, nie? Mhm. No to to trafia do, później do odpowiednich osób, nie? Przydaje wam się to? Można tam coś ciekawego usłyszeć? No, jasne. Na przykład? No, no to, co robią. Czyli normalnie możesz podsłuchiwać to, jak tak. oni się poruszają? Jeżeli oni się nie kapną, że przejęłeś ich radiostację i ta radiostacja działa, albo masz czym ją yy, doładowywać, no to możesz sobie całkiem sporo, całkiem sporo, długo słuchać. Tak, tak jeśli nie? oni się nie skorientują, to No, to jest... no jeżeli oni na przykład stosują nieszyfrowaną nie łączność, nie? Yy, chociaż teraz, teraz to już raczej stosują w większości, w znacznej większości stosują cyfrowo, szyfrowaną cyfrową łączność, no ale tak jak prędzej, to oni biegali na jakichś bałofengach, na przykład analogach, nie? I kurde, no to jak byłeś na tyle odważny i miałeś na tyle mocną na tyle mocny strop nad sobą, nie? no to mogłeś swojego Baofeng'a włączyć, się na, jak wiedziałeś, jakie oni mają częstotliwość i sobie ich słuchać. Nie? Mm -hmm. No, jak słyszysz, słyszysz gdzie jak kto odchodzi, nie słyszysz, że tam de grupa, niech tam przejdzie wzdłuż tego domu z, zieloną, z zielonym płotem, nie? a ty widzisz ten dom z zielonym płotem, no to rozstajesz się po prostu z granatnikiem, z głowicą odłamkową, i czekasz. Nie? To no. jest w takim razie piękny sposób na przejmowanie. Jeśli możesz coś takiego zrobić się podłączać, to, to jest po prostu genialne rozwiązanie, No, co? no wiesz, no to są, wiesz, to, to są niuanse po prostu walki na wielu, wielu różnych szczeblach. Nie, nie tylko strzelasz, ale też walka radioelektroniczna. Walka psychologiczna, walka dronowa, nie? rozpoznanie, nierozpoznanie i tak dalej, i tak dalej. Masz coś w swoich sprzętach od Rosjan? Wziąłeś sobie coś, co ci się przydaje i co uważasz, że jest lepsze od, 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 od czegoś, co miałeś wcześniej? Nie. To nie jest tak, że znajdujesz jakiegoś żołnierza i po prostu patrzysz, kurde, ale mają dobry sprzęt i sobie coś bierzesz? Po co mi to? Bo może ci się przyda. Dodatkowy karabin może jest nie. lepszy. Nie przypominam sobie. Okej. Okay. <laughs> Dobra. Powiedzmy, że, powiedzmy, że rozumiem. Um, chciałem Cię zapytać, jak Twoja fura? Już trochę mi wspominałeś e, przed podcastem. Co, co, co się dzieje z Twoją furą? Jakie, jakie masz tak. plany, jeśli chodzi o furę? Bo Ty jeździsz swoim Ech. samochodem, nie? Tak, tak. No, ze względu na to, że. Tak wygląda mój status. Tak? No. Możesz to wyjaśnić sobie, bo to, o to też chciałem zapytać. No ja, jestem, ja jestem ochotnikiem, tak? Ja jestem ochotnikiem, jestem ochotnikiem w jednostce Gwardii Narodowej. Gwardia Narodowa nie może mieć żadnego stosunku formalnego z ochotnikami z zagranicy, tak? Czyli no, nie płacą mi. Mhm. Tak. I mam, ja się utrzymuję no, z dotacji, z datków, z tych zbiórek różnych. A za szkolenia nie yy, nie dają? Wiesz co, to się rzadko zdarza. To na przykład mieliśmy w zeszłym roku taką akcję, że koledzy jechali robić szkolenie medyczne do Kijowa, no i to było komercyjne, i ja też tam uczestniczyłem, to z tego jakieś tam pieniądze wpadły. Nie? Mm -hmm. I. Mm, tak to działa, że no, utrzymujemy się z własnych, powiedzmy, z hojności darczyńców. No i też większość pojazdów w naszym batalionie, no bo niestety armia ukraińska i na przykład gwardia nie jest w stanie zabezpieczyć nas w odpowiednią ilość pojazdów, bo tych pojazdów po prostu nie ma. Ktoś inny ma priorytet na ten nowy sprzęt zachodni. Na przykład, jeżeli chodzi o ten zachodni sprzęt, no, to większość naszego batalionu jeździmy ludzie swoimi prywatnymi wozami. Tak? Albo są to wprost prywatne wozy, które były zdolne do działań w takim terenie, albo są to wozy, które od takich czy innych wolontariuszy no, trzeba, oni dostali, tak? Dlatego tu jest taki, pojawia się niuans. O ile na przykład problem paliwa to już się rozwiązał, tak? Że tam leją do nieetatowego, nieetatowego wozu, leją wojskową ropę czy tam paliwo. I się nie przejmują. Nie I wiem. się nie przejmują, rozpisują to, znaleźli sposób, jak to rozpisywać. No to na przykład no, nie ma funduszu remontowego na wozy, które nie są etatowe. Nie? Więc jak Wóz się rozwali albo zostanie uszkodzony tak? No to no, ktoś musi sfinansować jego naprawę. Nie? No i no, no, robią to żołnierze z własnych pieniędzy. Nie? Ja też robię to z, z własnych pieniędzy, z pieniędzy, które otrzymuję od darczyńców. Nie? A niestety, no Wozy mają w warunkach bojowych to do siebie, że no niestety takie rzeczy, jak zawieszenie i tak dalej, po prostu bardzo no, padają się da... bardzo szybko. Nie? Hamulce padają bardzo szybko, silniki. Ten moje, mój Batmobil w czasie tego roku powiedzmy, w czasie, w którym go mam, no, on już przyszedł. Trzy naprawy głowicy, jedną kapitalkę silnika, trzy razy spawanie ramy, wymianę przedniego zawieszenia, no i niestety, mimo że mnie z sukcesem dowiózł, no to niestety się okazało, że trzy dni temu zmielił się silnik. Nie? Teraz rząd no i niestety. Jak to jest możliwe, że ty sobie do tej pory jakoś nie udało się tego załatwić, żebyś ty był tam normalnie na etacie jako żołnierz? To jest po prostu kwestia, to jest, słuchaj, to jest kwestia po prostu formalna, tak? Jest prawo takie, a nie inne, nie? I w chwili obecnej um, legend Międzynarodowy jest jakby tą jednostką, do której się kieruje um, obcokrajowców. Ale to jest głównie związane z tym, że większość obcokrajowców nie zna języka, mhm. tak? Ja znam język bardzo dobrze, i jeden, i drugi, i ogólnoradziecki, i ukraiński, tak? Ja mam swoją ekipę, tak, z którą już jestem zgrany, zżyty, mam swoje, mam czym się powiedzmy pochwalić, tak, w działaniach z tą, z tą ekipą. Oni widzą jakby możliwość, żebym ja tam dalej u nich robił, bo naprawdę czują to, że, to, że ja tam jestem, ma bardzo duży pozytywny wpływ na to, tak? No ale są rzeczy, których nie przeskoczysz, jak na przykład prawo. Tak? Mhm. I prawo mówi, że Guardia Narodowa nie może mieć stosunków formalnych z tak więc oni no, nie mogą mi nic zaproponować. Tak? No. Nie, mogą, nie mogę z nimi podpisać kontraktu, no, po prostu fizycznie jest to niemożliwe. Oni szukali tam jakieś tam możliwości tam yy, mobilizowania mnie, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam jakieś takie rzeczy, nie? No, ale nie, nic, te, nic z tego nie wyszło. Nie? To jak to jest możliwe, że ty jeszcze tam nie oszalałeś? Nie dość, że widzisz te wszystkie rzeczy, że widzisz niby szkolonych żołnierzy, a sam się zajmujesz szkoleniami i pewnie frustracja po prostu wybucha w tobie. Jak widzisz no. jakieś takie dziwne sytuacje, to jeszcze ci za to nie płacą. Jak to jest. Jak ty sobie to tłumaczysz. <laughs> <laughs> Bo ja tego nie rozumiem. <laughs> to ja bym już zawariował. Jakby, jakby rozumiem, że ludzie tam jeżdżą, ale jakby, jakby wiesz, jak nawarstwiać Ech. się kilka rzeczy naraz, to to Ech. zaczyna być skomplikowane. To każdy... Jest coraz ciężej. No. Jest coraz ciężej po prostu, bo też to wsparcie, wsparcie od darczyńców też nie jest takim na takim poziomie, na jakim człowiek mógłbyś czuć się komfortowo, tak. No ale samo to, że tego potrzebujesz w ogóle już jest, już jest takie no wiesz, tak. obciążające. No, ale nie? to jest, wiesz, no ale zobacz, to jest na przykład kwestia taka na jakie są ludzkie priorytety. Tak? Mhm. jakie są priorytety ludzi. Nie? A jakie są priorytety ludzi? Ja już dowiedziałem się na samym początku wojny, tak? Była taka sytuacja, ja ci opowiadałem o tym, o, ewakuat o grupie ewakuacji z Winnicy. Nie jestem pewien. Nie, no to tak. Jak się zajmowałem tymi ewakuacjami, tych ludzi, ja jeździłem stricte za ludźmi, tak? I jeździliśmy z nowymi kolegami stricte w rejony, w których toczyły się walki, tak? I z zupełnym przypadkiem potrzebowaliśmy się przekimać gdzieś tam pod Winnicą albo w Winnicy, Ну и... Przekimaliśmy się, ale tam się zgłosiła do nas później. Nocowaliśmy gdzie indziej, ale później tam, jak na to nasze, nasz apel, tam w internecie się zgłosiła jakaś tam grupa brytyjskich byłych żołnierzy, która tam też operuje z winnicą. Oni się też tam ewakuacjami zajmują, mogli, jakbyśmy tam potrzebowali, jeszcze to tam ten, to tam żebyśmy się odezwali i tak dalej. Następnego razu, jak jechaliśmy z powrotem, już z humanitarką, bo w tą stronę wywoziliśmy ludzi, a w tą a do Ukrainy woziliśmy. Pomoc humanitarną dla dzieci do szpitali dziecięcych. To zatrzymaliśmy się u nich, a tam patrzę: no wielka baza, tak? wielkie hangary wypełnione humanitarką i tak dalej. Kilka nowych wozów, tak? kupionych przez sponsorów. No już nie będę tam mówić, ile oni tam mieli na koncie, mimo że ten ich tam dowódca się tam tym bardzo mocno helpił, tak. Wiesz jeszcze oni się zajmowali ewakuacją jak najbardziej. Z, z rejonów ogarniętych walką. I kotów. No, okej. Okay. Czyli mówisz, że jakby Twoja sugestia jest w tą stronę, że ludzie sobie po prostu generują dużą ilość pieniędzy, zajmując się tymi ewakuacjami, ale jednocześnie. I to jest tak, i tak jest, wiesz, i tak jest ze wszystkim, nie? Bo generalnie no patrz, jakie są, jakie są akcje związane z tymi kradzieżami humanitarki, na przykład, nie? No kurde, jak byłem w maju w, w Sowińsku, no to tam było wtedy otwarty jeden sklep, tak? Ludzi w ogóle w mieście nie było, byli tylko wojskowi praktycznie. Jeden sklep był otwarty. Wchodzisz do tego sklepu, tak naprawdę przyfrontowego, nie? I widzisz polskie mleko. Tańsze niż w Polsce. Jak? No, no i wszystko wiadomo, nie? Mhm. No, ale później wiesz, no, no też... Nie, dlatego też swoją fundację jakby otwieramy, nie? no bo jakby. Z, Będzie to bardziej... z, fundacją, z fundacją będziemy mogli już na przykład też występować o, do troszeczkę innego rodzaju darczyńców, tak, no, bardziej instytucjonalnych nie? na taką działalność. No, bo ludzie też, wiesz, ja, ja to rozumiem, naprawdę rozumiem to, że no, ile pieniędzy Unia Europejska i Stany Zjednoczone dają na armię ukraińską, tak? I dlaczego na przykład, gdzie są te pieniądze, dlaczego ci ludzie nie są dobrze wyszkoleni, tak? Plus, ludzie się no. przyzwyczajają. Tak samo jak ty mówisz, że się przyzwyczaiłeś, już te wszystkie wydarzenia, które tam widzisz, nie robią już na tobie aż takiego wrażenia. Tak samo na ludziach, już po prostu. No, to, no już, są zmęczeni, nie? No. Ja to rozumiem, nie? No i też na pewno to, jak się zachowują jakiś tam odsetek uchodźców tutaj, no też na pewno pozytywnie nie wpływa na to, nie? Tak, i pewnie będzie coraz gorzej, bo ludziom coraz bardziej będą jakby naciskali na nerwy. No. No ale to jest, wiesz, to jest kwestia tego, żeby już ktoś wymyślił jakieś rozwiązanie. Jeżeli komuś się nie podoba, no to zapraszamy. Don A um, Co myślisz o tych ruchach grupy Wagnera? To rozmawialiśmy już o tym teraz w przerwie. Jakby, mm -hmm. Jak ja na to patrzyłem, oczywiście z moim mm -hmm. absolutnym zerem e, e, doświadczenia militarnego. Mm -hmm to nie, ciężko mi było ocenić, co tam się tak naprawdę dzieje. Dużo osób mówiło, że to może być jakaś przekrywka na przerzucenie wojsk na, na Białoruś. Jak ty na to patrzysz? Mhm. Wiesz co? Yy, yy, takie działania, tak naprawdę trzeba yy, na nie patrzeć nie na gorąco, tylko na, yy, trzeba na nie patrzeć z yy, uwzględnieniem tego, do czego doprowadziły w yy, raczej dłuższym w dłuższej perspektywie. perspektywie czasu, tak? Mhm. Jeżeli to była pokazówka, no to no była to bardzo droga pokazówka, nie? bardzo droga pokazówka. Dużo osób mówi, że, no, że też że tam grupę Wagnera przerzucili na Białoruś, żeby ona tam od strony Białorusi na Kijów poszła. No. Więc co, no, no grupa Wagnera, to faktycznie. Wyszkolona dobrze grupa Wagnera, ten, ten, ten trzon tej grupy Wagnera, a nie, nie mówię o tam o tych bandytach, kurde z więzień, no to to jest tam około 4000 osób, nie? Mhm. Sił Federacji Rosyjskiej na froncie jest około 400 tysięcy. No to to jest 1%. Jest 1%. Czyli to nie jest nie? aż tak. To, no, wiesz, no, nawet jak tak się rozmawia z ludźmi, to nawet. Nie za bardzo ktokolwiek odczuł to, że Wagner zszedł z frontu. Nie? nie za bardzo tam nawet się coś zmieniło. Oczywiście tam jest bardzo dużo profesjonalistów, tak? Bardzo dużo ludzi z gigantycznym już tam doświadczeniem, tak? No tylko wiesz, no to też się nie jest. Nie, nie jest tak, że zawsze spec nas idzie do każdego szturmu. Nie? Oni też zaczęli już tam e, dbać o. Bezpieczeństwo, powiedzmy, nie wytracanie bez sensu tych naprawdę bardzo elitarnych jednostek. Nie? Mhm. Czyli według Ciebie to nie jest żadna przykrywka, tylko po prostu było, że rzeczywiście się wydarzyło? Wiesz co, no ja Ci powiem tak, no to trzeba będzie jeszcze poczekać, żeby jakiekolwiek obiektywne wnioski na ten temat wyciągać. Nie? A słyszałeś coś tam po, po, str po stronie ukraińskiej, jakieś sensowne interpretacje tego? Hmm, Jak coś, oni na to patrzą? No, powiedzieć, no fajnie, że tam, fajnie, że, że, po, yy, że się postraszyli. tutaj są, wiesz, tutaj dwie rzeczy tak naprawdę, yy, ja to już gdzieś tam mówiłem, że dwie rzeczy tak naprawdę yy, wypłynęły z, tego, mm -hmm. nie, z, tej całej, z tej całej imprezy. Że jedna rzecz to jest, że między frontem a Moskwą nie ma nic. Nie? Czyli, że można się bardzo szybko przemieścić? Tak. Że tam jest tylko policja i trochę tam rozgwardi. Mhm. E, a druga rzecz to jest, e, że no, tak naprawdę ta wierchuszka wierchuszki, e, no nie się boją. Nie? Bo oni jak tylko się to zaczęło, no to kurde, natężenie lotów z Moskwy do Petersburga było bardzo konkretne, nie? I, I tutaj można to się zacząć konkretnie zastanawiać ile tak naprawdę z tego, co faktycznie się dzieje, jaka jest faktycznie sytuacja na froncie, ile na przykład Putin też wie. Ile informacji mu faktycznie przekazują w tych meldunkach i tak dalej. Nie? I wtedy można inaczej interpretować no. to, co on mówi, bo może być po prostu nie, tak, nieświadomy niektórych tak, rzeczy. Tak, może być kompletnie nieświadomy i informacje, które do niego docierają, mogą być bardzo szeroko filtrowane. I, I to już jeden komentator właśnie takie rzeczy mówił. nie? Że on nie ma obiektywnego, on ma bardzo subiektywne pojęcie na temat tego, co się w ogóle tam dzieje, z kim oni, z kim oni w ogóle walczą i, i jak to wygląda. Nie? Jak myślisz z aktualnej twojej perspektywy, jak to się będzie toczyło dalej? Póki co? Co, 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 co przewiduje, że będzie się działo w najbliższych miesiącach? No, ruszyła ofensywa. Na razie ta ofensywa, powiedzmy, no, sukcesy, powiedzmy, nie są jakieś tam zatrważające. Nie jest to w ogóle w żaden sposób do porównania z tym, co było w zeszłym roku, ale też tak troszeczkę taki rachunek sumienia zrobię i też, no, jak sobie przypomnimy, jak zaczynała się ta ofensywa w zeszłym roku, tak, no to ona też się zaczynała od jakichś takich bardzo powolnych, powolnych ruchów na, na Hersoniu, nie. Odciąganie sił sił na ten kierunek hersoński, a później była niespodzianka w zupełnie, zupełnie innym kierunku. Nie? Czyli jest duża szansa, Więc że to się jeszcze rozwinie? No, no, no zobaczymy, to, to ja ci mówię tak, ja raczej tak już nie. Nie, nie chcesz spekulować. Nie chcę spekulować, bo to później mi ludzie jakieś bzdury zarzucają, że po co się wypowiadam. Ja mówię, nie, nie jest mi to potrzebne. Nie? Ja jestem ciekawy, bo wiesz, no, ja, ja, jako taka osoba, która się nad tym czasami zastanawia, mm -hmm. to, co ja sobie o tym myślę, to tak właściwie nie ma za dużego znaczenia. Więc zawsze mm -hmm. wolę zapytać kogoś, kto chociaż mm -hmm. wiesz, jakby dotknął tego i ma jakiekolwiek. Mm -hmm. jak no no na... ja ci mogę, wiesz. No, ja, zawsze, ja zawsze wszystkim mówię, zawsze jak prowadzę jakieś tam na przykład prelekcje na, tego, na temat tego, co jakie są moje doświadczenia frontowe i tak dalej. Ja mówię, stricte to zawsze mówię, ja mogę wypowiadać się tylko i wyłącznie za swój grajdołek. ja Co się u mnie działo w czasie takim a takim. To nie jest w żaden sposób obiektywne odnośnie nawet tam, jak wygląda front 100 kilometrów w tą stronę, bo 100 kilometrów w tą stronę. Tam może być zupełnie inaczej, bo tam teren może być inny, tam rodzaj zaangażowanych jednostek może być inny, tam zabezpieczenie, logistyka może być zupełnie inna, tak? Ja widzę, co jest u mnie. U mnie jesteśmy w obronie. Tak? U mnie nie ma w, nie ma w tej ofensywy, tak? Co nie znaczy, że za tydzień na przykład nie może przyjechać jakaś jednostka i na przykład rozpocząć tam świeżej operacji, operacji uderzeniowej. Tak? Nie? To jest kwestia po prostu, którą się dogaduje na o wiele wyższych szczeblach. Nie? I tych, planów do tych dostępu do tych planów nawet mój dowódca i jego dowódcy nawet nie mają. Nie? To jest już bardzo wysoko To jest bardzo wysoko i dlatego mówię ci, że takie jakiekolwiek tam ataki i tak dalej, to, to, to się na o wiele wyżej generalnie ten. Czego, czego uważasz, że się najważniejszego nauczyłeś przez ten rok? Jakby to, czego nie wiedziałeś, to zacząłeś wdrażać, jeżeli widzisz, że kurde, tego nie wiedziałem i teraz to, to wiem, zacząłem to wdrażać albo w szkoleniach, albo gdzieś już na polu walki i to rzeczywiście mam bardzo... Potwierdziłem bardzo... sobie powiedzmy bardziej to, że trzeba zachować spokój. W sytuacji stresowej jedyne, co cię uratuje, to to, żebyś zachował spokój. Nie. Czyli jeśli się coś dzieje, jeśli coś wybuchnie, bo ciebie to po prostu nie panikować, tylko? Tak, nie panikować, szybko się zorientować, co się dzieje i zimny osąd, po prostu i dalej kontynuować to, co masz robić. Nie? Mówisz sobie, że po prostu spokojnie rozejrzyj się, czy działasz już wtedy kompletnie automatycznie? Nie, rozejrzyj się, odetchnij sobie dwa razy. I, I działaj na podstawie tego, co się faktycznie dzieje, a nie to, co We, takie, wystrasz, wiesz, sensory, wiesz. sensoryczny overload ci po prostu podpowiada, że coś jest nie tak, jak, ci, jak jest naprawdę. Nie? A jak twój poziom no. strachu? Masz już taką znieczulicę wobec tego, co się dzieje? Wiesz co zawsze, każdy zawsze ma strach. Nie? Ja mam na przykład ja osobiście bardziej mam strach za swoich ludzi. Ja bardziej się boję o nich. Bardziej się boję, że to, co ja splanuję, czy ja, ja zawsze mam taką wiesz, coraz bardziej się wieję, ale to jest stres związany z tym, czy ja na pewno wszystko dobrze zabezpieczyłem, czy ja na pewno dobrze splanowałem, nie? Czy ja, no wiesz, no, no kudę, no jesteś dowódcą, to wysyłasz ludzi na śmierć. Tak? Potencjalnie. Potencjalnie wysyłasz ludzi na śmierć. tak? I musisz upewnić jeżeli się. Jeżeli idziesz, ja się naprawdę o wiele lepiej czuję, jeżeli ja z nimi idę na akcję. Ale nie zawsze tak. możesz też, nie? Nie zawsze mogę, no bo nie zawsze jestem na przykład w, w miejscu. Ja jestem na przykład z tyłu, to nie jest moja rotacja, tak? I ja na przykład zajmuję się robotą przy sztabie, gdzieś tam coś planujemy, albo jestem gdzieś na poligonie, sprawdzamy mo nową możliwość tam wykorzystania jakiegoś tam środka bojowego, tak? E a później na przykład za dwa dni jest moja rotacja. No ale na przykład tutaj szturm albo coś się dzieje teraz. Nie? Więc ja tam szybko wracam do jakichś środków łączności i tam staram się wszystko tam nadzorować. Nie? No. Jak twoi ludzie to znoszą w takim razie? Jak oni sobie radzą? Widzisz, że oni, widzisz, że ty z perspektywy dowódcy lepiej to znosisz niż oni? Zresztą to to też indywidualna, indywidualna sprawa każdego z moich żołnierzy, nie? Ja mam taką bardzo, bardzo fajną zbieraninę ludzi z naprawdę z najróżniejszych części społeczeństwa, tak? Mam jednego byłego, ten byłego desantowca. Yy, który jest tak naprawdę no, typowy dres lat 90., tak? Mm -hmm. Jest typowym dressem, gada po prostu yy, jakby był przygłupem, nie, ale naprawdę na no, jest super żołnierzem, nie, naprawdę bardzo profesjonalnym i tak dalej. Mam, yy, moim zastępcą jest yy, podpułkownik prokurator który przez cały rok biegał jako zwykły szeregowy, bo go kurde zrobili w wuja przy mobilizacji, tak? Gościu po prostu łeb jak sklep, ogarnia wszystko jak trzeba. Jestem pewien, że zawsze, kiedy, kiedy mnie nie ma, to on jest w stanie wszystko to ogarniać i tak dalej. Nie? No. Są najróżniejsi ludzie. Nie? Ale to też chyba fajnie, właśnie, że masz taki wymiksowany ten swój skład, bo to ci daje bardzo dużo perspektyw i to, że możesz w różny sposób pracować z tymi ludźmi. To im plus... daje bardzo dużą elastyczność. Plus, pewnie oni nie, są, nie denerwują się tak na siebie, że ty masz taki swój styl działania. Bo... No, wiesz, ja też mam ten. Ja, na przykład ten plus jest taki, że no my działamy bardzo nieszablonowo. Nie? My ciągle to zmieniamy to, jak działamy. Ciągle, bo to trzeba ciągle zmieniać. Ale są ludzie, którzy by tego że Są ludzie, którzy no, chcą tak, mieć tak, rutynę. Tak, i tak, po jasne, i jasne, i... tak. No ale tym, no to proszę, chcesz mieć rutynę, to zapraszam do piechoty, będziesz siedział w okopie będziesz miał rutynę, nie? Dwa na dwa, zapraszam. A Jeszcze chcę Cię zapytać, z czego jesteś najbardziej zadowolony z tego, co się ostatnio wydarzyło? Czyli jakby, jak, jak to w ogóle, jak Ty się... Jestem ciekawy, jak odpowiesz na to pytanie, jeśli nie sprecyzuję, o co mi chodzi. Bo, bo mhm. co, co, to, to by nas sprawia największą, nie wiem czy można to nazwać frajdem, ale satysfakcję. Największą satysfakcją jest to, że wszyscy moi żołnierze są żywi. Czyli to jest dla ciebie najważniejsze? To jest dla mnie najważniejszy wyznacznik tego, że, że ja robię dobrze robotę, którą robię i minimalizujemy straty, które są w innych pododdziałach naszego, naszej jednostki. Chciałoby się robić jeszcze więcej, chciałoby się robić lepiej, nie zawsze niestety, nie zawsze można, bo są czynniki, które skutecznie ci to uniemożliwiają, nie? Myślisz, że uda ci się to usprawnić jakoś w przyszłości? Jeżeli będę w stanie ruszyć projekt tak jak on jest zaplanowany, żeby ruszył, to wtedy ja będę miał większe przełożenie na to, żeby tych czynników, żeby tych czynników było mniej, żeby one mniej wpływały na to. Jesteś ludzie? Potrzebujesz jakichś ludzi bo ktoś ci może w jakiś sposób wspomóc poza jakąś zbiórką? Ja mam już odpowiednią grupę ludzi, którzy będą działać w tym względzie, tak? Mam już, oni po prostu czekają też na, po prostu na finansowanie i no to no wiesz, no to ja jestem powiedzmy na tyle altruistą, że no jestem w stanie sobie zawsze jakieś te pieniądze tam zorganizować i nie, jakoś mnie to nie rusza. Że żyje ciągle pod kreską. Tak? Mhm. No, ale, no wiesz, no, jak są ludzie, którzy mają na utrzymaniu rodziny i tak dalej. No to jest zupełnie, zupełnie inna sytuacja. Oni muszą zarabiać na przykład, nie? Mhm. Więc jak się pojawi finansowanie, no to w tym momencie ruszamy pełną parą. Mamy szereg innych jednostek, które są zainteresowane tego typu usługami. No i po prostu będziemy, będziemy działać, nie? No, to szkolenie, podstawa to, są, to jest szkolenie, dzielenie się tym doświadczeniem. No, tym bardziej, że ty masz takie konkretne bardzo doświadczenie i dowodzisz ludźmi, i jesteś cały czas tam na miejscu, więc no, jak jeśli się uczyć od, od ludzi, to do rzeczywiście od takich ludzi, którzy doświadczyli tego. No, wiesz, ja wiesz, ja mam już sprawdzone metody, które, które wiem, że, wiem, że to działa. Tak? To I masz takie, wykształcenie te, psychologiczne. To jest, no, dziękuję. <laughs> mam, no to, to jest mam, przydatne. Mam, mam. To jest przydatne. Mam. mam. Mam, w szkoleniu ludzi. Mam. tak, dokładnie tak. tak. Więc y, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie pracować z, taką ludźmi, z takimi ludźmi, bo ty możesz też sku skumać, jak będziesz rozumiał, jak ci ludzie operują. No to jest właśnie, te, to jest właśnie taka rzecz, nie? To ja, ja powiedzmy, szkoleniowcem jestem już, fufu, fu, no, prawie 20 lat. Tak? Mhm. Szkoleniowcem jestem czysto instruktorem, szkoleniowcem w różnych dziedzinach. tak? I to jest na przykład kwestia taka, że no nie każdy super specjalista w danej dziedzinie może być w tej dziedzinie dobrym szkoleniowcem, bo do tego też trzeba mieć osobiste predyspozycję, tak? Wiedzieć, jak, w jaki sposób organizować ten proces szkoleniowy, żeby on był jak najbardziej efektywny. I rozumieć ludzi. Tak, I rozumieć ludzi, żeby móc identyfikować sobie to, w jaki sposób do nich dotrzeć. I wtedy jesteśmy w stanie, no, już tam. Działać w, maksym, w najbardziej efektywny sposób, to wszystko organizować, żeby w jak najkrótszym czasie jak najwięcej ludzi nauczyć. Błażej, chrapie. Błażej, obudź się. Dobra, ja się jeszcze chcę. Mam cię tutaj raz na długi czas. Sprawdzam mm -hmm. jeszcze, czy jeszcze mam coś, o co Cię nie zapytałem, mm -hmm. co jest super istotne. To już sprawdziłem. Chyba wszystko cię zapytałem, chciałem, ale zapytam cię jeszcze. Ja uh -huh. lubię rozmawiać tutaj o języku angielskim. To powiem uh -huh. ci to, co ci mówiłem pomiędzy, pod, pod, pomiędzy przerwami. Uważam, że masz bardzo dobry angielski i to nie tylko angielski w formie wypowiadania się jako zasób słów, tylko akcent masz naprawdę dobry uh -huh. akcent. Trudno jest wyrobić sobie taki akcent, więc jestem ciekawy, gdzie się tego nauczyłeś. Wiesz co, akurat jeżeli chodzi o angielski, to ja się angielskiego nauczyłem w bardzo młodym wieku. E... W Polsce? W Polsce, tak, w Polsce. No to niełatwo się tego nauczyć, musisz mieć super słuch do tego, żeby wyrobić sobie taki akcent. No jak ktoś sobie chce odsłuchać, to odsyłam do filmików na Instagramie, bo to jest naprawdę no, trudne. Jest, jest, jest naprawdę, no praktyka, praktyka, praktyka. Nie? Ja się tak naprawdę, no ja tutaj nie walę ściemy, tu naprawdę ja się jako dzieciak nauczyłem języka angielskiego po prostu oglądając Cartoon Network. Tak, tak szybko wychwyciłaś. Tak, tak, no bo, bo wiesz, na przykład um, nauka języka przez dziecko, nauka pierwszego języka przez dziecko to jest zupełnie inny proces niż, niż nauka taka szkolna. Tak? Mm -hmm. To, jak w jaki sposób dziecko się uczy języka, to się nazywa imersja językowa. Czyli tak? mówisz jako dziecko w takim razie o jakim wieku mówimy? 03. Aha, tak, wcześniej. Tak, to jest, to jest generalnie to. No, no słuchaj, no, Dlaczego na przykład Chińczyk, który przyjeżdża po, do Polski, tak, yy, który polskiego nie zna w ogóle, tak, szybciej nauczy się dobrego polskiego niż Amerykanin, który przyjedzie do Polski? Bo jest łatwiejsza konwersja z chińskiego do polskiego? Nie, bo, jest, yy, bo człowiek z Chin w swoim języku nigdzie się nie dogada w Polsce. Tak? Mm -hmm. A... Jeżeli on chce żyć, to on się bardzo szybko po prostu zacznie, on, co on zacznie robić? On zacznie kopiować po prostu gotowe, gotowe frazy. Tak? I w taki, w taki sposób dziecko się uczy pierwszego języka. Tak? On, dziecko po prostu kopiuje gotowe dźwięki. Mm -hmm. tak? I tutaj tak naprawdę ym, w taki sposób ucząc się języka, ty nie musisz się uczyć gramatyki na przykład. Nie? Bo, po Bo ta gramatyka jest perfekcyjna od razu. Ty po prostu nie kopiujesz słowa i składasz słowa w zdanie, mhm. tak? I się zastanawiasz, czy to zrobić present perfect continuous, nie? Czy present perfect simple, mhm. tak? eee, A wiesz, że jeżeli chcesz powiedzieć coś takiego, to musisz zrobić taką frazę, tak? Gotową frazę po prostu i też na przykład bardzo dużo... Ludzi, żeby dobrze nauczyć się akcentów języka i tak dalej, to już wiesz, te idiomy i tak dalej, to też z czasem po prostu nabierasz. Yy, na przykład bardzo dużo ludzi. Yy, jest taka metoda: oglądać filmy w tym języku, nawet bez bez ja tak satybów, robiłem. Ja tak, robię, bez napisu. I ja słuchałem nie? podcastów, w których tak, tak sobie rozumiałem, ale tak, ja się tak. tak nauczyłem, ale nie da się nauczyć tak. mówienia w ten sposób. Mówienie to jest inne. No to jest kwestia, wiesz, no ja akurat mam bogatą fonię, nie? Mhm. Ja na przykład nigdy z językami obcymi nie miałem problemu, znam parę języków obcych i. I znam je no, naprawdę na niezłym poziomie. Nie? Tak, to i to słychać. Ale no. i słychać też mówię, że. Może to jest się... ten moment, w którym się przyznaje, że pierwszy ten pierwszy dyplom mam z lingwistyki. Nie. To się nie przyznaje. <laughs> Bo to nie była lingwistyka, tylko językoznawstwo. <laughs> um, ale. <śmienic> Jeszcze ci powiem, <śmienic> mówiłeś, że możesz używać jakiego akcentu chcesz, ale mhm. po polsku mocniej zaciągasz niż ostatnio. Pide, czy... e, no to jest kwestia tego, że no tam praktycznie używam tylko i wyłącznie języka rosyjskiego i ukraińskiego. Nie? Mhm. No. I z pol polskiego to praktycznie w ogóle nie używam. No to, to naturalna rzecz, że, że to się po prostu z czasem wkrada. Zaczniesz... No ale posiedziałbym w, w kraju trochę więcej niż kilka dni albo do miesiąca. Mhm. I byś, no to, i, byś, no I byś wrócił. Na pewno by wróciło, nie? 100%. Dobra, zapytałem cię o wszystko. Cieszę się, że udało nam się drugi raz spotkać. Dzięki, Dzięki. Za, za zaproszenie. I mam na nadzieję, naprawdę. że do zobaczenia. Ja nie widzę innej możliwości. No i o to chodzi. A jak Dobra. będzie, to zobaczymy. Dobra, Dzięki. się. No. No. Siemanko. O teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro!